Ej, dobra, dlatego to nie chcę sobie przerzucać, tylko to. Dobra, weźmy to. Real quick. Przywróćmy full screena, żeby się nie sypało. To jest obecnie. Ej, teraz która to była z 15 postaci, które mam? Chyba ta. To są takie dylematy posiadania kilku postaci różnych, że człowiek się musi zastanawiać, która z nich była używana akurat na streamie, ale wydaje mi się, że ta. Jup, jesteśmy koło Markita, więc to by się zgadzało. No dobra, to z czego się ostatnio dowiedziałem, to tego, że absolutnie nie jestem ani w stanie, ani na poziomie, żeby bić się obecnie z Margitem. Więc czas pozwiedzać. Na szczęście mamy jeszcze bardzo dużo miejsca, możemy sobie na spokojnie pozwiedzać, więc to nie jest tak, że musimy tak naprawdę iść do Margita. Zresztą, powiem wprost, gdyby bardzo mi zależało, tak naprawdę gdybym stwierdził, że nie no, mam dość Margita, on mnie za bardzo wkurza, to mógłbym go olać. I kompletnie nic mnie robić przez całą grę. Naprawdę nie ma nic, co mnie przed tym powstrzymuje. Ale nie będę taki. Dobra. W takim razie pytanie brzmi następująco. Gdzie chcę pojechać? Jest teoretycznie sporo miejsc, gdzie możemy się w tej chwili oddać. Z takich ważnych miejsc jest cała ta wyspa, która tutaj jest. Do Kaelit na pewno się nie będę ruszał. I zastanawiam się, ile rzeczy jeszcze pominęliśmy jako tako tutaj. Podejrzewam, że dość sporo. Dlatego wiecie co? No sobie tutaj przejadę się tą górną częścią mapy. Przynajmniej na razie. Te dusze, które zostały u Margita, no już niech zostaną, tak? Zresztą wydaje mi się, że umierałem w ten sposób, że tak naprawdę nic się z nich nie da wyciągnąć. No cóż, no. Stało się, nic się na to nie poradzi. Teraz możemy sobie co najwyżej poobrywać od wszystkiego jak leci. Całe szczęście, że oni nie potrafili postawać takich graczy. Bo byłoby to znacznie gorsze. Biorąc pod uwagę, że po spadnięciu z konia można tak łatwo bić w nóż w klatę. Teraz matki graczy. Matki graczy zawsze. Czy ja mogę? Mogę. Bo granie nie wiem, czy to widać, ale koń oprócz tego, że ewidentnie ma własny pojazd, to ma też własny pasek HP-ków, który jeżeli spadnie mu do zera, to trzeba go leczyć albo... Znaczy, właściwie jeżeli spadnie mu do zera, to trzeba go leczyć konkretnie naszymi czerwonymi estosami. Co jakieś super przyjazne, przyjemne nie jest. Zwłaszcza no, biorąc pod uwagę, że stosów zawsze jest za mało. Złota zasada. A przez to są oczywiście mam na myśli Crimson Flaski, ale przyzwyczajenie tak stosów są zbyt silne. Tutaj jest idealny sposób, żeby spaść prosto w przepaść. Wolałbym tego nie robić. Mostem, z tego co kojarzę, moglibyśmy pojechać do następnej lokacji. Nie jest to coś, na czym mi obecnie zależy. Najpierw chciałbym podzwiedzać to, co mamy jako tako tutaj dostępne. Dopiero potem mogę się zastanawiać, czy nie iść dalej. To, czy będę szedł do Margita wtedy, kiedy trzeba, czy nie, to już jest zupełnie inna historia. I nad tym będę się zastanawiał w swoim czasie. Tak wam powiem. To, co ważne, to to, że na razie nie mam zamiaru udawać się do wielodni. Cześć, placku. Chyba, że coś jednak mi przyjdzie głupiego do głowy i stwierdzę, że może jednak podwiedzam sobie w dalszej lokacji, żeby pozbierać więcej upgrade'ów. Powiem tak, jeżeli gracz się bardzo uprze, to jest w stanie przejść naprawdę ogromną część gry bez bicia jakiegokolwiek bossa. Nawet nie mówię fabularnego czy nie, ale po prostu jakiegokolwiek bossa. 31 stopni, spoczuję, jeżeli u was jest 31 stopni. U mnie nie jest aż tak źle, na szczęście.
Czy ja go też będę w stanie zastagadować, tak? Tak. Nice. To wciąż działa. I absolutnie nie będę na to narzekał. I drugi. No dawaj. Jeszcze raz. Pyszności. Tarcza wydawała mi się być kapeluszem. Mi się najbardziej podoba, jak wszystko klipuje w tej grze. Jak się jeździ konno. Zwłaszcza jeżeli masz jakikolwiek miecz, który jest większy niż ustawa przewiduje. W każdym razie, co możemy tutaj zrobić? Z takich ważnych rzeczy chciałbym zobaczyć, co tutaj jest. A tam najłatwiej będzie pojechać trochę na wschód i tu powinna być droga na północ. Stąd chyba... Mogę tędy spać właściwie teraz, jak o tym myślę. Tutaj powinno być bezpiecznie. W przeciwieństwie do Dark Soulsów, Elden Ring ma bardzo specyficzne rzeczy związane z obrażeniami od upadku. W sensie, przez większość czasu jak spadamy, to nie dostajemy obrażeń, ale ostatnie parę metrów bardzo szybko nabija te procenty, że tak to ujmę. Także bardzo łatwo jest się przejechać, na tym się wydaje, że... O mój święty Boże, dlaczego ja to zrobiłem? Byłem pewien, że wyłączyłem tego Facebooka. Za każdym razem to się dzieje. Cześć, Biki. Jak to jest SMS? Dobra. Także jak już mówiłem, bardzo łatwo jest się przejechać na tym, że się wydaje, że... A, nie, nie, tutaj możemy bezpiecznie spaść. Nie, nie możemy. Usuń Facebook. Nie no, mam sporo kontaktów z którymi mogę tylko tam rozmawiać tak naprawdę. Więc wolałbym tego się nie pozbywać. Dobra, słuchaj mnie. Fajny jest ten ponad, Jezu. Tak mi się podoba. Szkoda, że nie mam pojazd, żeby do końca ładować silne ataki. Ale tak też można. Kolega Invader pokonany. Czekajcie chwilę. Coś ważnego? No chwilowo niekoniecznie. Widziałem, że coś mi wysyłałaś. A co tam wysyłałaś? Dobra, to później pogadamy. Standardowe, mam łyżkę czegoś pilnie chcę. Ale ewidentnie nie tak pilnie, żeby nie mogło to poczekać. Usuń Twittera. Z Twittera generalnie nie korzystam, odkąd pamiętam i absolutnie nie jest mi z tym źle. Czy to, co tu leży, się podniesie? A do tego podjadę, czy nie? Zastanawiałem się, bo wygląda trochę, jakby miało się podnieść. Wiem, że gdzieś tutaj jest jakiś olbrzym, który wstanie, jak do niego podjedziemy. Tylko nie pamiętam do końca, gdzie on był. Znam, że się wpadnę na niego dokładnie wtedy, kiedy nie będę chciał, ale... To inna sprawa. Skoku i wykonywania kombinacji w powietrzu. Znaczy, wiesz no, skakać możemy. Na koniu nawet dwa razy. Więc to nie jest tak, że nam kompletnie brakuje takiej możliwości. Ja wiem jedno, jeżeli tutaj wpadnę, to umrę. I nie mam zamiaru tego pokazywać. Zwłaszcza, że już chwilę nie widzieliśmy żadnego... Grace'a. Możemy za to spaść tutaj w miarę bezpiecznie. Wydaje się, że gdzieś tutaj były katakumby jakieś, ale głowy sobie za to uciąć nie dam. Zwłaszcza, że te lokacje mimo wszystko są na tyle rozległe, że bardzo łatwo może się wydawać, że coś jest tutaj, tak naprawdę jest 10 km dalej. Tutaj mamy śmierć.
śmierć nie jest optymalnym rozwiązaniem. No, to chyba będzie ten kolega, który wstaje. Yep. Na szczęście nie ma on już znaczącej większości HP-ków, które powinien mieć. Ma też słabe punkty tam, gdzie mu się nogi rajcują i ogólnie kończyny. Bije też bardzo dużo ilość jazdy na raz. Na szczęście, jak to olbrzyma imbywa, ma też problemy z trafieniem małych nowek, które biegają pod nogami. W dobrym momencie to powiedziałem, jak to zwykle bywa. A to mi nie grozi. Przełóżmy się na drugą nogę, albo i nie. Tym... To drugą część tego ataku wbrew pozorom też można... Au, oberwać. Wow. Wow. Dobra, nie chciałbym umrzeć. Więc łyknę sobie tego Jezusa. Najgorsze jest to, że on był hita tak naprawdę. I ja to czułem, że on jest hita. Więc gdzieś tam w głowie już się odpalało klasyczne soulsowe. Nie no, jest na hita, więc mogę być nieco bardziej agresywny, co jest tak często zgubne w tej grze. Zresztą ogólnie w każdych soulsach to jest bardzo zgubne. Przecież on jest już tylko na hita, więc wystarczy, że go dzia... shit. Niech pierwszy rzuci kamienie ten, któremu się to nigdy nie przytrafiło, grając w soulsy. No dobra, dojechaliśmy tu. Moje, wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być jakaś jaskinia albo inna katakomby. Innej nie, na myśli tego zgromadzenia ludowego, które tutaj się odbywało. Tu nie, tu nie. No jeżeli gdzieś będzie, to na pewno w ścianie, tak? Więc staram się... Taki trochę nawyk, jeżeli chodzi o granie w hack and slash'ek, te mają losowo generowane poziomy, że... Trzymanie się ściany to w 90% przypadków najlepszy sposób, żeby dostać się dalej. Czy prawej, czy lewej, to już zupełnie inna sprawa. Bo to od gry zależy. Ale na przykład grając w Diablo 2, standardem było teleportowanie się po prostu tak na chama wzdłuż prawej ściany. Pozwalało to dotrzeć praktycznie zawsze do nowej lokacji. Dobra, tutaj mamy naszych nowych kolegów, czyli szkielety. No i wydaje mi się, że... Czy my już widzieliśmy szkielety, czy nie? Bo nie pamiętam. Jeżeli nie widzieliśmy, to trzeba je zabić, tak powiedzmy, dwa razy. Po zabiciu one zaczną się skrzeszać. Jeżeli ich nie dobijemy, to skrzeszą się do pełna. Jest to przyjaźniejszy system, moim zdaniem, niż ten, który był we wcześniejszych Soulsach, gdzie tak naprawdę trzeba było zaczekać, aż oni wstaną. I wtedy praktycznie mieli dwa gwarantowane życia, tak? A nie tak jak tutaj, że mają jedno i to drugie jest po prostu na dobicie go. A to jest kolejny szkielet. Słyszałem ten stagger. Czemu teraz wyświetliło mi się powiadomienie o łukach? Game? Halo, game? Dobra, ty też staniesz na życie. No dobra, no. Leżeć. I tutaj będzie kolejny, który wstanie. Kto powiedział, że nie można penetrować dziurawych kości? Wszystko się daje, że jej ma się wystarczająco dużo kreatywności. Tutaj mam wąski korytarz, który idealnie nadaje się po to, żeby coś nas zaszło od tyłu w nim. Na szczęście nie tym razem. A to będzie pokój, w którym całe życie będą miliony szkieletów. Jak tylko postawimy o krok za dużo. Tutaj na pewno widzę przynajmniej dwa. Coś za mną? Nie.
To tyleż. A zaraz się zajmiemy tym drugim. Zdecydowanie bardziej wolę używać się szkieletami z tymi cholernymi impami, gargulcami, czy jak tam się zwało. Nawet jeżeli wymaga to zabicia i dwukrotnie, to i tak jest to moim zdaniem łatwiejsze. Dostaliśmy Uchigatanę, czyli pierwszą katanę, którą da się znaleźć w tej grze jako tako. Ostatnio robiłem sobie play z dwoma katanami. Jezu Chryste, ależ te broni są wygodne. On poleci na dół. Nie będę mógł go przez to zabić. Tak mi. A to jest jeszcze jeden szkielet, który zaraz stanie pewnie. Albo jak tylko spadnę na dół, to stanie. Też jest opcja. Dobra. Szkoda tylko, że ten się do końca wygenerował. Dobra. Oj. Dobra. Chcę tego dobić. Jest ich więcej niż myślałem. Wiecie, jaka jest najlepsza strategia na więcej szkieletów niż myślałem? Uciec od nich. Mam więcej. To strategia, która zawsze działa. Powiedziałem, zawsze działa! Jedna frustrująca rzecz, o której często zapominam, jak widać, to to, że jeżeli akurat mamy wyświetlone jakieś okienko z powiadomieniami, to nasze inputy nie działają. Przez co nie mogłem się przekloudolować, bo miałem wyświetlone powiadomienie o tym, że otworzyło się gdzieś przejście. To nie jest tak, że ja sobie z niej nie poradzę, tak? Po prostu będzie to wymagało ode mnie w chwili zabawy więcej. Zostały jeszcze dwa, tak naprawdę. Teraz szybko się odwróć tego dobić. Tamtego dobić. Zdążę? Nie, szkoda. Teraz szybko do tego. Też mogę nie zdążyć. Jop. Dobra, zdąż się na jednym skupić. Generalnie te przejście, które sobie otworzyliśmy, jest na tyle jako tako blisko Site of Grace, że mogę sobie łykać się z to, co chwilę wlezie, powybijać ich wszystkich, tutaj podgarniać wszystko. Potem na spokojnie odpocząć się przy Grace'ie i dopiero wrócić się bić z bossem. To jest akurat pozytywna rzecz, jeżeli chodzi o większą część katakumb. Nie powiem, że o wszystkie, ale zdecydowana większość działa takich, to właśnie pisałem. Platos, czyli materiału do craftingu. No i dobra, stąd już powinniśmy być w stanie na spokojnie wrócić sobie na górę. Czy my tu byliśmy? Tak, byliśmy tu. No i dobra, czyli teraz wracamy grzecznie kulturalnie na górę. Na sam początek lokacji, gdzie tutaj się otworzyły drzwi właśnie. Nie czuję się na tyle komfortowo, żeby móc walczyć z bossem bez odpoczęcia przy ognisku, więc poproszę. Nie jestem pewien, kto tutaj był bossem. Wydaje mi się, że wiem, ale głowy sobie za to uciąć nie dam. O mój Boże, to nie będzie fajne. Na szczęście ja tylko pół HP. To nie wiem faktu, że wciąż będzie strasznie upierdliwym przeciwnikiem. Skrytobójcy Czarnego Noża to przeciwnicy, którzy pojawiają się dość często w naszej drodze. I mają dość specyficzny moveset. Czego zapewne można się domyślić po tym, że używają sztyletów, a nie jakichś cięższych broni. Jak też to przystało na scenów. Nie trafiłem.
Właśnie większością tych ciężkich broni jest ich przez to dość ciężko trafić tak naprawdę. Chyba, że takimi atakami do skoku. Na szczęście ten jest strasznie mało agresywny, do takiego szpodu. Dobra. Już się na jakieś kombo zabierał. Na szczęście nie wyszło mu ono. Karmazynowy sztylet asasyna. Czemu ten boss ma 2/3 HP? Niektórzy bossy i tak działają, że zaczynają walkę na niższym HP niż właściwe. Tak samo mieliśmy z tym golemem, z którym walczyliśmy na zewnątrz. Że on też teoretycznie zaczynał uszkodzony na iluś tam HP-kach. Wiecie, coś na zasadzie, że on tutaj od jakiegoś czasu był, odpoczywał czy coś i my go zastaliśmy akurat w takim stanie, coś w ten deseń. Dobra, teraz pytanie, gdzie będzie najbliższy Site of Grave? Bo wydaje mi się, że w tej części powinien być przynajmniej jeden. A jeszcze żadnego nie znalazłem. O wielku mowa. O nie, to moja stepsiostra. Okej, gdzie jest moja stepująca siostra? To jest moja stepująca siostra. A przecież ty mnie nie widzisz. Aleksander, żelazna pięść. Tak, jasne. On się prosi. Ja nawet nie chcę rzucać świadkowych żartów, on robi to za mnie. Byłaś, Aleksander. Stepująca siostra już nie jest stepująca. Wiesz, to się zawsze da załatwić. Dostajemy Exalted Flash. Całkiem przyjazny przedmiot. Generalnie Exalted Flash to jeden z tych przedmiotów, których pewnie nigdy nie używam, pomimo że wiem jak użyteczne są. Bo bardzo rzadko używam konus mapy w Dark Soulsach. Zdarzyło mi się być już Kaelid. Czyli mówi, że pan Żelaz na 5 chce wziąć udział w festynie bitewnym. No dobrze. Anyway. Czy to mi się będzie opłacać albo to? Crimson Dagger może jeszcze. Pytanie na ile często będziemy krytować ludzi. Camel Talisman? No wezmę. Będzie raczej lepszy niż ten, który mieliśmy do tej pory wyekipowany. Dobra, tutaj jest pan Octopusek. Zostawię go w spokoju. I wrócę tylko inno na dół. Czy bezpiecznie jest tutaj spaść? O dziwo, tak. W każdym razie, albo nie zakończyłem myśli. Exalted Flash to przedmiot zużywalny, który sprawia, że zadajemy więcej obrażeń i dostajemy mniej obrażeń. Są to dość pokaźne buffy, więc jeżeli powiedzmy czujemy, że to jest ten urn i sobie na pewno poradzimy, to jest to całkiem dobra rzecz.
Ja w przeciwnym wypadku zawsze jest jednak trochę szkoda tego używać, bo człowiek sobie myśli, że dobra, użyję tego, zmarnuję to i już nie będę tego miał. To jest zawsze mój główny problem. Chciałbym wiedzieć, że nie tylko ja tak mam. Pamiętacie, jak ten Jimmy Cash niedawno był bossem, z którym walczyliśmy? Au! On nawet... Nie, nie bije. To jest naj... Okej, już nie bije. On mnie bije, czy on po prostu wyciąga głową w podłogę? No weź. Chyba on do piekła. Ja się zastanawiam. Czy my byliśmy tam na dole? Chyba tak. Bo teoretycznie jest tutaj miejsce, do którego możemy spać, tylko się zastanawiam. A wiecie co? Pożałuję tego. Ale tam lecimy. Jak już dają takiego ładnego White Springa, to czemu nie? O, przeżyliśmy. No bo i teraz pytanie, jakbyśmy chcieli iść na północ udać, to poza ośmiorniczkami, co tutaj będzie? Bo nie wierzę, że to miejsce jest tylko po to, żeby były tutaj same ośmiorniczki. Ha! Jaskinia. Hideout Cave. Jeżeli mnie moja zawodna pamięć nie myli, to jest platformówkowa jaskinia, co nie do końca mi się podoba, ale... Nie powinno być też aż tak strasznie chyba. Miejmy taką nadzieję. Brakuje mi zawsze w takich miejscach jakiejś latarni czy czegoś podobnego. Bo człowiek się boi to spadać. A propos. Przez to, że zaliczyliśmy taki częściowy upadek, to... Zaliczyło to nam, powiedzmy, jako pełny upadek. Więc dostaliśmy obrażenia od spadku, których normalnie licząc to jako dwa oddzielne spadnięcia byśmy nie otrzymali. Cześć, piesku. Żegnaj, piesku. Ty też. Ty też. Wiecie, no hate, ale... Decoy. Oho. Wiecie co, jak patrzę na to, ile to jest śladów krwi. Hej, łap. Hej, łap. Ha. Hej, łap. Okej, to jest duży pies. Tylko ewidentnie nie lubię trafiać. Oj. Przestań się zastanawiać, czy nie robię czegoś głupiego. Pamiętaj, nawet jeżeli nie jest się magiem, to opcje dystansowe często w tej grze bardzo, to naprawdę bardzo pomagają. Lie the head. Zgadzam się. Okłamują mnie jak zwykle, że jest tutaj coś niewidzialnego. Dlatego też bardzo lubię sobie craftować nawet jakieś takie głupie bondarty, tak? Bo... Tak naprawdę to nie jest tak, że będę ich używał jako źródła obrażeń, tak? To jest bardziej na zasadzie, widzę jednego przeciwnika, nie chcę sprowadzać ich wszystkich, albo chcę ich wyciągnąć z miejsca, w którym jest niebezpiecznie. Używam bondartu. I dzięki temu mogę walczyć, powiedzmy, bardziej na swoich zasadach, niż na tych, które próbują mi wcisnąć przeciwnicy. Akurat pod tym względem crafting jest naprawdę przydatny. Aż tu też nic nie ma? Na to wygląda. No hidden path ahead, liar ahead. Pamiętajcie, jeżeli ktoś wam pisze, że liar ahead, to prawdopodobnie sami skłamcą. Ebe, tutaj spadamy, tu jest bezpiecznie. Teraz tędy. Tędy. Czy stąd już będzie bezpiecznie? Chyba nie. Chyba tu jest bezpiecznie za to. I tu już możemy spokojnie spaść. Nice.
Tutaj mamy przejście w dwie strony, tak jakby. Zobaczmy, jak to jest na górze. Beware of liar. Nope. Czyli w takim razie mam przejście tylko w jedną stronę. Widzę parę psiaków. Co nie do końca mi się podoba. Jest? Pytanie, czy jest tu jeszcze jakiś trzeci? Ej, że też dodaję te bondaty, też dodaję same obrażenia. W sensie, praktycznie nie różniły się obrażenia, kiedy zdawałem rzutkami od sztyletów, tak naprawdę. Od kiedy gracze Soulsów zdecydowali się, że torowanie innych będzie zabawne? Obawiam się, że w tym przypadku jak najbardziej muszę się zgodzić, że zawsze. Praktycznie jakaś połowa miejsc, gdzie mogłaby być niewidzialna ściana, jest oznaczona jako... Liar ahead, albo coś ten deseń, zależnie od gry. Dobra, tutaj widzę, że jest bardzo niebezpiecznie spadać. Ile mam equip loadu? 37 na 56. Czy ja mam jakąś pochodnię? Nie, nie. Niestety nie. Czy mam coś, co może mi oświetlić pomieszczenie? Tak. Użyjmy glowstone'a. Dobra, mamy tutaj przynajmniej 3 wilki i jednego dużego. Czy tak daleko sięgnie? Tak. Holy fuck. No i dobra. Stąd powinniśmy być w stanie zająć się tym dużym wilkiem, który tu jest. Oj. Dobra. To wyszło lepiej niż się spodziewałem. Dobra, teraz jeszcze tylko tego wilka i będzie ok. Słyszę duże ilości wody, które tutaj pływają. Be wary of wolf, didn't expect stealth. A tutaj już wcześniej byliśmy, czyli to jest miejsce, z którego odbiliśmy wtedy do góry tej chyby. Więc akurat dobrze, że obejrzeliśmy taką, a nie inną ścieżkę w tej kolejności. Dobra, a propos wody. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Boże. Czy ty to widzisz? Pozwolę sobie jeszcze trochę tego wykraftować. Bo coś czuję, że będą mi potrzebne. Zwłaszcza widząc tych przeciwników siedzących na jakichś strasznie dziwnych miejscach. Którzy w dodatku mają tendencję do latania. Tutaj coś mnie dochodzi od tyłu. Dobra. Żyjemy, wszystko jest ok, wszystko jest jak na... Lepiej, jak najlepszy, w jak najlepszym porządku. Dobra. Tutaj wygląda na to, że musimy zejść tędy. Tu się wydaje bezpiecznie. Tak długo jak ta woda nie będzie mnie spychać jakaś specja... Owy. A i tak są mówię o tym, że tu jest bezpiecznie? Nie kłamałem, ale jednocześnie kłamałem. Coś tu jeszcze jest? Nie. Play target lock. Ośmiorniczka. I to nie jedna. Be wary of octopus. Siemka. A, jeszcze jedna. Złoty run 4. Dobra, teraz jak tutaj spać, żeby było bezpiecznie? Przez ten efekt rozmycia wody, to wygląda strasznie ryzykownie, żeby tam spać.
Nawet jeżeli widzę tę wiadomość, która sugeruje, że to tam trzeba spać, to nie czuję się komfortowo z tym spadkiem. Raz kozie śmierć. Żyjemy! Ha, ha, ha. Najgorsze jest to, że w większości miejsc najlepiej widać, gdzie da się jeszcze stanąć poprzez takie patrzenie w dół, bo wtedy w miarę są zaznaczone kontury. A tutaj przez ten efekt wodospadu właśnie gówno widać. Chyba tutaj musimy przeskoczyć. O, w ten sposób. Ach. Mamy ciebie, mamy ciebie, mamy Shamshir. No dobra, jak już przeleciałeś. Au! Zlokowałem nie ja tego, co chciałem. A to w ogóle była śmieniczka chyba. No też jest item ahead. Tam coś wisi, to mnie będzie po wszechczasy irytować. O mój Boże, to było niebezpieczne. Przed tobą potężny przeciwnik. Ej, oni kłamali. Idzie czasem i... Czasem zdarza mi się mówić prawdę. Estusik. Wiecie co, w sumie... Serio, interesów i tak nie potrzebuję, więc równie dobrze mogę je wyrzucić. Dobra, lećmy. Golem. Dobra, wychodzę. Nie wychodzę. Dobra. Strażniczy golem. Zobaczyliśmy dopiero co z bardzo podobnym golemem, więc wiemy mniej więcej czego się spodziewać. Au. Obydwałem tym. Jakim imbecyl. Dobra, teraz trzeba uważać, bo on zawracając odrzuca skały. Na szczęście generalnie rzecz ujmując, większość jego ataków jest dość powolna. Prawda, praca kamery absolutnie nie pomaga nam w tej walce, ale... Nie jest to też coś, z czym sobie kompletnie możemy poradzić. Dobra. Mogę? Mogę! I zestagerowaliśmy go. Akurat to mam polega na tym, że jego hitbox do stagerowania jest w bardzo niefajnym miejscu, którego nie zdążyłem trafić. Bo znajduje się on z jego przodu na klatce piersiowej. Dobra, to jest bait, nie dajcie się baitić. Bo on czasami się pochyla tak, jakbyśmy go zestagerowali. Ale wtedy, jeżeli tego nie zabiliśmy, to po prostu zielnie ogniem. Okej, dostajemy talizman niebieskiej tancerki. Tancerki? Tancerki? Flashbacki z Wietnamu. Co on daje? Im mniejszy equip load, tym większa siła ataku. Biorąc pod uwagę, że... Mamy sporo rzeczy założonych, to... Well. Używanie tego przedmiotu nie jest dla nas optymalne. Chcesz się wrócić, zobaczyć co z tym nieszczęsnym przedmiotem, który był nade mną, ale... Nie ukrywam, że boję się wykonywać sporo ten skok, więc... Wracajmy na most! Odpoczniemy sobie przy okazji, wydamy poziom. Albo i nie wydamy poziomu. Co ciekawe, jakbym wydał wszystkie dusze. Na wszystkie runy, które mam. To jest 2800. To spokojnie by mi starczyło na jeden poziom przynajmniej. Teraz jak to myślę. I to będzie kolejne 2800. Z tego powinien mieć dwa poziomy. W sumie.
Tylko na co oba wydać? Chyba tak zrobię. Dobra, kolega dyniogłowy niestety się odrodził. Wydaje mi się, że jeżeli my go zignorujemy, to on nas też zignoruje tak naprawdę. Teraz się okaże, czy miałem rację. Zignorował nas i całe szczęście. Ale ładnie gra. Terribly sorry. Are you here as a customer? Tak, pokaż mi swoje towary. Szyję psów. Smithing Stone. Krótki miecz, halabarda, maska bandyty. Na tym mi zależy. Może innym razem. Parę psów kolejnych. A potem się zastanawiam, skąd te szyję. Tu jest tak na pierwszy rzut oka. Bo to bardziej takie rozległe pustkowie się wydaje. Na pewno tam są niedźwiedzie. Niedźwiedzie to skurwysyny matki natury w tej grze. Jeżeli chodzi o tak przyjemnie się z nimi radzi. Najlepszą metodą radzenia sobie z niedźwiedziami jest po prostu olewanie ich. Przysięgam. Nie ma lepszej metody radzenia sobie z nimi. Zwłaszcza jeżeli mowa o runicznych niedźwiedziach, bo to już w ogóle jest absolutna masakracja. Dobra, tutaj mamy duże ruiny. I nie omieszkam o nie zahaczyć, tylko najpierw. Site of base. Widzieliśmy, że tam sobie pływa jakaś świecąca łódeczka. Może kolega będzie chciał z nami porozmawiać? Nie, nie będzie chciał. Powiem więcej, gdzie zniknął. Nasz tybijski marynarz. Jezu Chryste, marynarz. Motherfucker. Ma bardzo przyjemny zwyczaj przyzywania hordy szkieletów. Można go zasagadować. Ale niestety tej postawy już niekoniecznie. Wiemy efektu, że jego głównymi atakami są te ataki wiosłem tak naprawdę. Albo całą łodzią! Na szczęście zabija też swoje przydupasy w tym czasie, więc... Nie jest to jakieś specjalnie straszne. A może jednak? Nope. Pamiętaj, tak długo jak przyzywane są takie zwyczajne szkielety jak tutaj, to naprawdę nie stanowi to większego problemu. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy przywoływani są gości przeciwnicy. Dobra, kolega gdzieś się przeteleportował. Tu jest. W tym wypadku teleport jest akurat o tyle plusem, że jesteśmy z dala od jego samonów. To oznacza, że możemy dalej go nie trafiać, jak kompletni idioci. Proszę nie kwestionować. Lub nie. Jeszcze hit. A nie, dlaczego nie bierzesz szkieletów? Jak zajmiemy marynarza, to jego przywołańce też sobie padną. Główną rzeczą, którą z niego dostajemy, były te... Prochy tak naprawdę. I Deathroot. Deathrooty będą jeszcze wykorzystywane, ale to dopiero za relatywnie... W sumie jakby się uprzeć, to mogły być miały niedługo, ale to zależy od tego, jak bardzo będziemy zjadać tak naprawdę i w których miejscach dokładnie.
W każdym razie nie, niestety nie ma tak dobrze, że możemy sobie po walce dostać jego zajebistą łódeczkę. To by było zbyt fajne. Smithing Stone 1. Czy w tych ruinach było coś jeszcze? Mogę pozwiedzać jak takie budynki, ale wydaje mi się, że wszystko co najważniejsze już pozgarnialiśmy. Chociaż nie, było tutaj jakieś zejście na dół, z tego co pamiętam. Tylko gdzie ono było? Gdzie ono było? Może w tych bardziej na wschód? Albo tu. Tutaj też nie ma, więc pozostają tamte. Dobra, weź. Ej, dobra, że ty że tutaj mam OHP. I bardzo dobrze się wyleczyłem. Bo tutaj bym został zmemowany. Drzwi są zablokowanym głową, ale możemy włożyć klucz z kamiennego miecza. Żeby wejść do podziemi psów. Oczywiście te psy nie są wobec nas agresywne. I dostajemy talizman zielonego psa. Większą prędkość odnawiania się staminy, dlatego absolutnie nie ma żadnego powodu, żeby go nie mieć. No dobra. Co my tu jeszcze mamy z ważnych rzeczy? Czysto teoretycznie mogę zajść najjasniejszą rzecz, jaką w tej chwili można zrobić. Czyli zapraszam prosto w objęcia Kaelid. Ta szkarłatna zgnizna nie może mnie powstrzymać, bo nic nie czuję. Ha! My się dziwił, czemu pies. Domyślam się, że większość ludzi nieobeznanych by się dziwiła, czemu pies. Ja tam tylko zasłyszałem, że ludzie wszędzie podkładają, że to są psy. Oh boy. Nie chciałem tego robić. Tak. Tak! Panie, to zajdź inaczej. Jesteśmy najeżdżani przez Anastazję. Czy mogę usiąść? Kiedy ona na mnie wejduje? To jest moje dobre pytanie. Śmiałbym się, gdyby się dało. No niestety nie da się. Ups. Au. Prawie zostanę zmałowany. Pozwolisz, że wyjdę na nieco bardziej znany mi teren? Anastazja? Ulala. Znaczy pozwolić, to nie pozwoli, to na pewno. Ja i tak długo jak... nie... Wow, przeskoczyła mnie. Au, ja żyję. Zastanawiam się, czy jest sens łykania Estusa w tej chwili. Bo chyba i tak mnie zabije. Dziwne, że ten drugi atak nie trafił w sumie. Wydaje się, że powinniśmy być w stanie ją tak ciachać pojedynczymi atakami. Ona pewnie zaraz będzie chciała wypchnąć się w tusa. A bo i nie. Oj, bole wygodne. Wow. Wow! Bene, spokojnie. Easy. Nawet nie blisko. Czemu akurat nie w taki sposób? Czy znowu stream klatkuje jakoś kompletnie pojebanie? Powiedzcie mi proszę, bo mam włączonego tylko tego streamlapsa. U mnie działa. Miałem na myśli atak mieczem. Okej.
Nie, już jestem tak przeważniony, biorąc pod uwagę, że z początku, podczas streamowania Elden Ringa, pamiętam, że były drobne problemy z FPS-ami. Dlatego wolałem się upewnić. No dobra. Do Kaylee samego jako takiego nie chce się zapuszczać. Nawet jeżeli to są tylko te tereny, powiedzmy, przygraniczne. Pytanie za 100 punktów. Jak wyglądają moje... To wygląda tak pięknie. Smithing Stone 1, 5. Jak to 5? Dobra, to w takim razie chciałbym jeszcze wrócić tutaj. To jest samodajno. I udać się tu, bo tutaj chyba była jedna rzecz, którą chciałem ogarnąć. A teraz uwaga, uwaga, mówię to. Mówię tą rzecz, której nie powinno się nigdy mówić. Jestem zaskoczony, jak dzisiaj dobrze idzie. Jak i tym, że jeszcze ani raz nie umarliśmy. Nie ukrywam, że stanowi to dla mnie niemałe zaskoczenie. I know, right? Dokładnie dlatego to powiedziałem. Więc gdzie jest zabawa, jeżeli wszystko idzie dobrze? Czy jakoś tak? A, dobrze kojarzyłem, że coś tu jest. Dobra, to tu mamy Site of Grace. Jest jeszcze jedno miejsce przynajmniej, które bym chciał odwiedzić. Gdzie ono było? Tu nie, tu nie. Tu. Czy można pojechać na Hama na wschód, czy będzie za wysoko? Chyba będzie za wysoko, co? Tak, pojedziemy dookoła. Jakkolwiek by się... Przynajmniej tutaj nie masz Maragenus. Znaczy... Ustalmy sobie jedną rzecz wprost. Elden Ring to 100% umiejętności gracza. Jeżeli coś ci nie wyjdzie, to tylko dlatego, że sam zjebałeś. Więc tutaj przynajmniej, jeżeli coś mi nie będzie szło, to mogę obwinić w 100% samego siebie, że o kurwa zjebałem. Aniżeli w o kurwa, ale ta gra jest zjebana. I akurat chyba jestem w takim momencie, że to jest coś, co bardzo szanuję. Aczkolwiek może po prostu jestem odrobinę skrzywiony tym, jak bardzo skrzywdziło mnie ostatnio SMT. Gdzie ja chciałem jechać wzdłuż drogi praktycznie. Tam widzę, że kolega stoi. Czy gadaliśmy już z nim? Chyba tak. Albo i nie. Wiecie jak to mówią? Mylą się playtu. Wielki Kenneth Hyde. Grant mi sak. Znaczy łatwiejszy, trudniejszy. Mógłbym zrobić dość długą pogadankę na temat tego, dlaczego uważam, że ciężko mówić o poziomie trudności w JRPG-ach. Zależy, co masz na myśli przez pomoc. Jak będziesz szkalował, to mój mierz będzie chciał z tobą porozmawiać, ok? Pierwsze słyszę. Ten fort, w którym już byliśmy, tak na razie mówiąc. A fool and plumb mad to boot, simply obsessed with blood.
Tak jak zostawione lokacje będą może wyciągnięte do pewnego momentu. To już prędzej, ale też musiałbym poszczególne przypadki rozważać. Na szczęście to nie jest tak, że musimy tam wrócić jeszcze raz zrobić to, czego on od nas chce. Naszą nagrodą jest... Elsteel Dagger. Nie wiem, póki to mnie próbuje atakować tylko. Znaczy... Czy Neptunia jest easy? Zależy. Mam wrażenie, że ma sporo takich miejsc, które można określić jako difficulty spiky po prostu. Więc pod tym względem też nie do końca się mogę zgodzić z taką oceną, że Neptunia jest sensu stricte prosta. Przypomina mi się, nie pamiętam, czy to była dwójka czy trójka, gdzie bez przedmiotów na plus 1000 HP praktycznie nie dało się pokonać jednego ze wczesnych bossów, co zawsze uważałem za ogromny absurd tej gry. Persona 3 to ma problem w postaci tego, że twoje AI robi nie to, co chcesz, żeby robiło, ale to już inna sprawa. Co może pójść nie tak, jeżeli to spadniemy? Widzicie tego fajnego dużego niedźwiadka? Pamiętajcie, jeżeli zobaczycie takiego dużego niedźwiadka, wsiadajcie na koń i spierdalajcie. Nie bijcie się z nim, nie warto. FF7DS, ja pierdolę, co to jest? Tak a propos finali. Nie, ale serio, poziom zdolności F4DS jest kompletnie pojebany. Gdybym miał powiedzieć, którego finala z tych, które grałem, uznaję za najtrudniejszego, to 6DS-owa byłaby z pewnością dość wysoko. Powiedziałem 6 czy 4? Jeżeli 6, to miałem na myśli 4DS-ową, żeby nie było. Tu jest teleport. Dokąd prowadzi ten teleport? Trzeba je teraz zobaczyć. Najpierw flaszka cudownych fizyk i gdzieś jeszcze powinien być sekret. Ja mówię o oryginalnych sensowych grach. Oryginalne stresowe Final Fantasy 6 jest idiotycznie proste, bo na każdą walkę jest dokładnie ta sama strategia. No, flaszka, którą dostaliśmy, pozwala nam mieszać dwa różne efekty. Na chwilę obecną mamy tylko jeden, czyli szkarłatną. Która odnawia nam połowę naszego maksymalnego HP. Całkiem sympatyczna rzecz, potem będą dochodziły jeszcze ciekawsze efekty. Ale ogólnie jest całkiem w porządku. Generalnie jedyny myk z tym jest taki, że mamy dosłownie jedno użycie. Nie mniej, nie więcej, tylko jedno. I to niezależnie od tego, w jakim momencie go jesteśmy. Bez żadnych tam haczyków typu masz szansę na to, że się nie dożyje, coś ten deseń, tak? Jedno to jedno. Korzystając za to, niektóre efekty są kompletnie popsute. Zapytajcie każdego, kto używał kiedyś kamehamehy w Elden Ringu. Ten teleport przynosi nas znowu do Kaelid. Aż oni fanboją o bycie w Kaelid. Widzicie tego Gargulca tutaj? Nie chcecie z nim chodzić w interakcję. Żadną. Nie polecam. Tak tylko mówię. A
drzwi prowadzą do bestialskiego sanktuarium. Gdzie możemy spotkać naszego wspaniałego przyjaciela i kolegę? A czy możemy z nim po prostu pogadać? Tak. Czy chcesz z nim pogadać? Nie. Czy możemy ci dać defruty? Tak. Final dwójka to w ogóle bardzo specyficzna rzecz, przez to jak się grinduje. Ja też generalnie nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego, jak w Final... Znaczy ogólnie, nawet nie tyle Final dwójce, co ogólnie jak się grinduje rzeczy poprzez używanie ich, tak? Takich, które ma na przykład miejsce w Elder Scrollsach, takich, które ma miejsce właśnie w Finalu dwójce. Znaczy, jest to zrozumiałe, ale jednocześnie jest to coś, do czego nie jestem jakoś specjalnie przyzwyczajony. I nie powiem, żebym był jakimś super turbo wielkim fanem takiego, a nie innego rozwiązania. Jedna rzecz, o której często słyszałem, że ludzie kompletnie nie wiedzą, to to, że tutaj na dole są rzeczy do zwiedzania. Tylko zastanawiam się, jak się tu schodziło. Bo jakoś na pewno się dało. Tylko za nim świeci sobie teraz nie przypomnę jak. Bo na pewno się nie spadało tak jak to właśnie zrobiłem. Już pomijam to, że się sklipowałem przez skałkę. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Okej, jest spokojny. No właśnie, mam odzyskać swoje dusze, to po pierwsze. A po drugie, chcę sobie przypomnieć, jak się tam schodzi. Bo tam się na pewno jakoś schodzi. Ale najpierw... Oddaj runy! Najbardziej się obawiam, że one zostały w jakimś takim miejscu, z których nie będzie, z którego nie będzie się dało ich zgadnąć w żaden rozsądny sposób. Dobra, są w bezpiecznym miejscu. O ile mój koń mnie zepnie w przepaść. No i dobra, teraz pytanie, jak się tam schodziło? Nie tak. To jest kategorycznie nie ten sposób. A, tylko teraz... Tędy? Chyba tędy! Tak, tu wygląda, jakby się spadało. Ops. Stąd się jeszcze nie odważę. Ale to wygląda, jakby prowadził mnie znak. Ops. I teraz... Czy stąd już mogę? Wiecie co? Najchętniej to on szedł z konia, ale gra mi nie daje takiej możliwości. Okej, już daje. Bo na koniu dużo ciężej się obracać i przez to dużo łatwiej jest spaść dokładniej tam, gdzie się chce. Dobra, spadniemy tu. Spadniemy tu. Tutaj z tego co pamiętam przeciwników jako tako nie ma. Więc jedyne co jest to miejsca do zwiedzania, więc to akurat mogę sobie pochodzić, pozwiedzać. Dobra, rozglądajmy się na boki, bo tutaj generalnie nie będzie nic specjalnego. Tak naprawdę, jeżeli coś będzie, to jakieś przedmioty poukrywane na lewo, na prawo. A powinno być je... Widać, a propos. Ale to tylko Sanctuary Stone. Czyli nic specjalnego. Tu na końcu może coś? Nie. A to oznacza tylko jedno.
Dokładnie to, co myślicie. Lecimy w dół. Tylko teraz, jak bezpiecznie się spadało w dół? Mogę się lub nie, ale to spore wyzwanie. Wydaje mi się, że stąd możemy spaść tutaj. Na przykład to tak. A stąd z powrotem już spaść tu? I stąd tu. O, o, są przeciwnicy. Nie podoba mi się to. Z drugiej strony, jeżeli są przeciwnicy, to może będzie też coś do zebrania. I pytanie, jak silny jest ten przeciwnik? Trochę silny. Ej, 1000 dusz piechotą nie chodzi. I czy stąd się jeszcze spada w dół? Obawiam się, że tak. Tak mi. Ciągle skrzyżali mnie zarobotniku przez 40 minut. Jezu Chryste. Nie, bo ogólnie zawsze miałem wrażenie, że Final Fantasy taka seria, w której jest dużo sposobów, żeby popsuć rzeczy. I to w dużej mierze zależy od gracza, jak bardzo chce z nich korzystać. Dobra, niestety stagerować go nie można. Znaczy ripostować, ale stagerować jak najbardziej, co jest mi jak najbardziej jest mi na rękę. Kolejny kamień. Ale bym się dał wejść. Ulala. Weź podejść do mnie, proszę. Bo boję się z to ubić normalnie. Ulala. On nie chce do mnie podejść. Dobra. Rzadzę z nami, ale to jest całkiem dobre miejsce do takiego bezpiecznego bijenia dusz w miarę, jak tak patrzę na to. Czy to jest tylko jeden, czy jest i więcej? Jest tylko jeden. To też nie powinno być problemu. Dziwnie trochę, że nie można ich ripostować w żaden sposób, jak te się zwijają. Bo to się wydaje idealny moment, żeby móc im po prostu wbić coś w klatę albo coś na deseń. Więc dziwne, że się nie da. Trochę. Chyba stąd powinien być w stanie zeskoczyć po prostu. I tu spaść. I tu spaść. O. Ja. I tu w dół. Przeżyję raczej. Dobra, i pytanie, czy tu na samym dole, bo to już powinien być sam dół jako tako. Chyba, że się mylę. Nie, nawet już jak spojrzę w dół, to nic nie widzę. Więc zakładam, że to będzie już sam tenki dół tego miejsca. I pytanie, czy coś mnie tu czeka. Cinque Dea. Ale jak jakiś duży miecz. Mogę zejść z konia? Dziękuję. Czego zagadowałem, nie stagadując go? To było dziwne strasznie, ale... Właśnie, zobaczmy, czym jest ta Cinque Dea. To jest sztylet! A, okej. Okay. Ja po prostu wyglądał tak strasznie grubo na pierwszy rzut oka, że w momencie, kiedy... Pomyślelibyście po tej miniaturce, że to jest jakiś naprawdę wielki miecz. A tu nie? Dobra, tu mnie nic nie czeka, tu mnie nic nie grozi. Dragon Crest Shield Talisman, czym ty jesteś? Zwiększa redukcję obrażeń fizycznych. Przydatna rzecz. Elden Ring to jedna z tych gier, kresów wyjątkowe jak na gry FromSoftu, gdzie można to
w miarę sensownie stakować, to rzeczywiście daje jakiś rezultat. Okej, czyli nie ma tutaj aż tyle fajnych rzeczy, ale zgarnęliśmy parę dusz, to jest pozytyw. No dobra. Czy jest tu coś jeszcze, co mógłbym chcieć odwiedzić? Jak już tu jestem i tak w tej okolicy, to wezmę, skoczę do tego, do naszego kolegi, który tam sobie siedział i wył do księżyca. Tylko brakuje mi oczywiście odrobinę dusz. Nie dał piątki właściwie. 600. Czyli pewnie jakbym się bardzo upadł, to bym nie było stać, ale... Dobra, czyli muszę jechać na południe, dokładnie rzecz ujmując o to. Ten system arcade'ów jest naprawdę przyjemny. Ciężko mi sobie w tej chwili wyobrazić jako tako poruszanie się po Open Worldzie. Do tego FF12, czy to samo w sumie nie dotyczyłoby dziesiątki tego, czy porusza się po standard gridzie, czy expert gridzie? Teraz jak o tym myślę. Minor Earth 3, czy tu nie było czegoś do tych, do flaszek przypadkiem? Otóż to Spectre. Crack Tear i Crystal Tear. Ja i te wszystkie łezki będą przez nas używane właśnie do ulepszania naszej nowej, cudownej flaszki. Więc... generalnie wyszukiwanie tych wszystkich miejsc, gdzie są... te... jak to one się zwą? Gdzie są... pomniejsze L3, będzie jak najbardziej... jak najbardziej na miejscu. W każdym razie. Jaki megest dostaliśmy? Waste, Jumper, Jumper, Just Thank, Flam, Welcome, Beacon, Fingersnap, to był ten. Gdzie on spadł? On z tej strony spadł chyba. Yep. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy okazję spotkać się Deadwilla, to chciałem mu powiedzieć o tym, że go spotkałem, ale ewidentnie gra nie daje mi takiej możliwości. Dla tych, którzy nie pamiętają, co jest jak najbardziej zrozumiałe i jestem w stanie to zrozumieć, Deadwill był tym bossem, którego spotkaliśmy w pobliskim Everjailu. Mianowicie, o tutaj. Fallen Hound Everjail to było to miejsce, gdzie właśnie spotkaliśmy Deadwilla. Chciałem powiedzieć o tym Blade'owi, ale... no nie tym razem. Smithing Stone 2. Czekaj, bo Impact. Czy ja nie mogę sobie ulepszyć tej chwili na to 4 tego miecza? Z jednej strony mam takie, że mogę, a z drugiej strony... O, o! O, no, 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 no. Mamy jeszcze co? Półwysyp do zwiedzenia. To zobaczę, co robi Talisman. Zwiększa siłę ładowanych ataków. Prędzej czy później na pewno się przyda, ale raczej jeszcze nie w tej chwili. Siedzi sobie tej koleżanka Irina. Czy rozmawialiśmy już z koleżanką Iriną?
Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? Jasne. My name is Arena. I've escaped from Castle Moor to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Okay. I fear for father's life. The servants are full of wrath. Filled with hatred for every one of us. They've since come. Jak to zazwyczaj bywa, jeżeli chodzi o sługę wobec władców? I fear it's no different at Castle Moor. Please, I implore you. Would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him. Czy mamy robić zaistno nasze? Jasne. Thank you, dearly. Then please, take this. Dostajemy list Iriny. I mam go dostarczyć się do zamku. Zamek, jak wspomniała, jest na południe, ale na południe nam jest też po drodze, bo to jest najbliższe miejsce, w którym możemy coś donieść jako tako. Dobra, co my tu mamy? Na pewno jest to miejsce, w którym chcę być chwilowo pieszo, bo bicie się tutaj na koniu nie należy do tego, na czym mi zależy. Ej, rycerzu. Nada. Ja. Fiało zdarzy mi, żeby się pozbyć wszystkiego wokół tego giganta, który tu... O mój święty Boże. Aż mi przykro. Tego wszystkiego, co tutaj jest wokół tego giganta. W tym tych jebanych fundi. Jak już mówię, jebanych fundi. Jebanych pundli. Jebanych kundli! Kundle w Dark Soulsach to najgorszy sort. Dobra, hej, porozmawiajmy. Leżeć. Ja tak mogę cały dzień. Nie zestagerował się. Aż na pewno nie zestageruje się, jak dalej będę go nie trafiał. Wow! Chłopie, nie szalej. Czy mogę go tak zestagerować? Nie. Ale na szczęście zostało mu już relatywnie mało HP. Ale nie dajmy się przez to zbejcić. Dobra. Załatwione. To najważniejsze. Trzeba go sobie, by coś na mnie biegło i mi się to nie podoba. Ale na razie. Morningstar. Gwiazda poranna, Morgenstern, jak zwał, tak zwał. Nasze pierwsze spotkanie z pół ludźmi na skrzydłach. Tak, ze skrzydłami, jak jestem na skrzydłach. Ulala. Ażem pięknie trafił. Podbiegnę na safeguardę to szybko i oberwę. Weź. Bo aż mi się przykro robi, jak na to patrzę. Jak na to patrzę, wcale nie jest to mega... Znaczy, weź pod uwagę, że mam za sobą przejście wszystkich Soulsów plus Elden Ringa już przynajmniej 2 czy 3 razy, tak? I ogólnie jest to moja jakaś 6. postać, tak? Więc to też trzeba mieć to na uwadze. Ja często miałem tak, że jak patrzyłem na przykład jak Sebika w Elden Ringa, to miałem wrażenie, że to w sumie nie jest takie trudne, jak się nad tym zastanowię.
Po czym wracałem do swojego zapisu i takie, kurwa, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Znaczy też moim zdaniem ludzie bardzo mocno przesadzają, jeżeli chodzi o Soulsy, jaka ta seria niby nie jest trudna i w ogóle bla bla bla. To nie jest tak, że Soulsy są trudne, one wymagają zupełnie innego podejścia niż większość tego typu gier. Takiego bardziej powiedzmy metodycznego, że nie mogę się na chama pakować wszędzie, tylko muszę bardziej uważać na wszystko, tak? Że jeżeli przeciwnik jest obok mnie, to nie znaczy, że mogę go po prostu styknięciem palców załatwić. Tylko bardziej rzeczywiście trzeba uważać na to, co on nam robi. I lekceważenie nawet najzwyklejszego przeciwnika potrafi bardzo mocno źle się odbić. Więc to jest tak naprawdę taka główna rzecz, która jako tako wyróżnia Souls na tle innych tego typu gier. Jeżeli zmienimy nastawienie do takiego, które będzie pozwalało nam o tym pamiętać, to nie powinno być aż tak źle. Dobra, jesteśmy teraz ostrzeliwani z daleka przez olbrzyma, którego gdzieś tam hen daleko widać. Na szczęście zostały tutaj bardzo ładnie taktycznie odłożone skały. Także możemy sobie po prostu między nimi przejeżdżać w czasie, kiedy olbrzym dość długo ładuje swój strzał. I teraz powinniśmy już być w stanie spokojnie do niego podjechać. Nie jestem fanem walczenia z nimi w konno, więc po prostu sobie wejdę. I będę uderzał go w jego podatną nogę. Powiedziałem uderzał. Dobra, jak już mówię, jeżeli on się schyla, to będzie zaraz zionął ogniem. Przy okazji cofasz się wtedy, więc nie radzę zostawać nawet w jego okolicy, bo to zwyczajnie nie jest bezpieczne. Jeszcze hit? Powiedziałem hit. Bez sunia. Dobrze, z głowy. Znaczy... Powiem tak, no... Różnica jest taka, że w Elden Ringu masz tak naprawdę kompletną kontrolę nad wszystkim, tak? Możesz mieć postać na pierwszym poziomie i sklepać każdego bossa w tej grze, jeżeli masz wystarczające umiejętności. W SMT możesz mieć 50 poziomów przewagi i wciąż RNG cię może losowo wyjebać w dupę. W dodatku, z tego jak wygląda tam system farmienia, no to tak naprawdę zazwyczaj nie możesz mieć 50 poziomów przewagi, chyba że kupisz sobie DLC-ki. W sensie te DLC-ki, które dają ci mitamy do poziomów. Nie, dużo bardziej wolałbym grać w SMT, gdyby wyrzucono ten system z celnością, jeżeli w grę nie wchodzą buffy, debuffy do tego. Bo tak to... Nie wiem, za bardzo mnie to frustruje, po prostu jak widzę, że... No nie trafiam, bo... Dobra, jeszcze jeden pies tu będzie, oczywiście. Przecież nie może być tylko jednego psa. Mam tutaj całą hordę przeciwników i parę psów. Ulala! Co ja najlepszego uczyniłem? Przydałoby mi się pojść. Powiedziałem, że przydałoby mi się pojść. A nie śmierć. Dobra. Leżeć. Dobra, tutaj niestety mamy kolejną hordę przeciwników tak naprawdę. Rzucić nas, jak tylko będzie miała okazję. W tym mamy tego przeciwnika z wielkim toporem, na którego musimy zwłaszcza uważać przez jego zasięg. Albo może się stać jeszcze po prostu to.
Niestety bycie gankowanym przez hordę przeciwników nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. A dobra, winda była na dole, więc musimy zaczekać, aż przyjedzie. Mam dylemat, czy będę chciał ulepszać tego Gatefolda, bo wydaje mi się, że będę chciał bardziej inwestować w Colossal Soldy zamiast Gatefoldy. A tak, to mam wrażenie, że po prostu będę malował trochę materiału do upgrade'ów, których jak widać trochę mi brakuje jednak, przynajmniej na tym etapie gry. Dobra, najgorsze jest to, że teraz przeciwnicy się zespią. Chyba, czy mogę zejść go od tyłu? Proszę? Tak. No, Bailot nie stanie wszyscy, oczywiście, prawda? Nie, nie wszyscy tym razem, dziwo. Dajcie mi się zlokować. Dobra, zostało jeszcze przynajmniej 4. Czy mogę go zejść od tyłu tak, żeby ten stop ode mnie nie zauważył? Mogę. Ale cała postawa tylko już się na mnie rzuci. Chyba teraz na spokojnie. Leżeć. Jeszcze 2. Ach. To ten będzie w głowie i został ostatni. Jego niestety tak łatwo nie zestegarujemy. Ale jak już dostanie sam to wykończenie, go nie stanowi też jakiegoś super wielkiego problemu. Parę motylków do zebrania. Ale chłop spadł. Wow. Kolego! Nie tak z zaskoczenia, proszę. Więc Kundlow się na mnie rzucił. Na kurde. Dobra. Teraz nasza ścieżka może się rozejść na dwie różne strony. Możemy albo udać się tutaj, w prawo, albo pójść tam za tym Pumpkinheadem. Dyniogłowym. Ja myślę, że pójdę tędy. Przy okazji... Zabię sobie parę tych. Tak, parę. Ewidentnie bardzo parę. Tak bardzo, że aż jeden. Mam za mało tych z banków do robienia. Niestety. Więc nie mogę sobie pozwolić na zrobienie ich więcej. To jest skrzynka. W skrzynce jest... Claymore. Gdybym się bardzo uparł, to nie mogę nosić Claymora, bo wymaga za dużo deksa. Ha, ha, ha. Uroki Greatswordów. Zastanawiałem się, czy mógłbym nosić po jednym mieczu w obu rękach, ale mówię. Jestem za mało zręczny na takie wymyślne sztuczki. Dobra, tutaj... Przeciwnicy biją się sami ze sobą, co jest mi w tym przypadku jak najbardziej na rękę. Spaść stąd nie radzę, ale na szczęście możemy wejść na górę. Ogólnie lokacje takie jak tego, bo Forza odleć ciekawe, że większość lokacji Dainatów w Dark Soulsach trójce byłaby... Nie powiem, że mniejsza, ale wcale byłaby jakoś super dużo mniejsza, tak naprawdę. Znaczy super dużo większa, o, to chciałem powiedzieć. Aha, tutaj się nadziałem na bycie idiotą. A tego typu lokacji w tej grze jest na tyle dużo, że po prostu z samego tego jest dużo więcej rzeczy do robienia w tej grze. Wydaje mi się, że tam będzie ślepy zaułek, jak pójdziemy, więc najpierw
Zaliczmy tę część. To nie był dobry ładowany atak. Daj mi flaszkę. O, dostaliśmy pochodnie. Więc jeżeli znajdziemy się w jakiejś lokacji, gdzie będzie ciemno, to akurat będziemy mieli już możliwość sobie rozjaśnić odrobinę sytuację. Przydatne do jaskini, aczkolwiek nie jest to najlepsza z opcji do tego. Bo mimo wszystko musimy ją trzymać w ręku, tak jakby. Co ogranicza nam albo nasze możliwości obronne, jeżeli wyeksplorujemy to zamiast tarczy, albo ofensywne, jeżeli będziemy trzymać broń w jednej ręce, albo w ogóle założymy to zamiast broni. Spadamy sobie tutaj. Moglibyśmy tu zejść na dół, gdyby nie to, że kolega nas goni. Więc najpierw trzeba się nim zająć. Tutaj wciąż możemy zejść na dół i z tego co pamiętam lądujemy dokładnie w tym miejscu, gdzie byśmy byli po pokonaniu Pumpkinheada. Dobrze kojarzę? Zobaczmy. Bo też nie ma specjalnie jakoś dużo ciekawych rzeczy. No tak, jest tutaj ten Pumpkinhead. Czy jak przejdziemy tak po cichu, to on zwróci na nas uwagę? Nie. Więc możemy sobie po prostu zgadnąć to, co tutaj zostawił. I go kompletnie olać. O, Smithing Stone 1. To było tego warte. Not. Też wzorem innych gier sosowych od pewnego momentu będziemy mieli tak naprawdę możliwość kupowania tych wszystkich przedmiotów do ulepszania w ilościach nieskończonych, więc... To nie jest tak, że jesteśmy jakoś ograniczeni pod względem upgrade'ów, które możemy wykonać przy danym przejściu. Ale też wiadomo, że w danym momencie raczej mamy ich tylko tyle, tak? Dobra, chodź tu. O, dlaczego zrobiłem to w ten sposób? To, że tutaj mamy jeszcze dwóch kolegów, którzy niestety mają bardzo nieprzyjemną tendencję do latania i strzelania do nas z kilometra. I to, że się schowamy za ścianą, nie zawsze pomaga, żeby ich do nas prowadzić. Nie, dorzuciłem. Wow! To jest jeden z typów przeciwników, gdzie zdecydowanie bardziej wolę grać magiem. Bo tak to po prostu czasem ciężko się do nich dorwać. O, właśnie dlatego. A kurde. Latające przeciwnicy są z modą w japońskich grach? Nigdy wcześniej. Prawda, Castlevania? Dobra. Pozytyw jest taki, że jak już trafimy takiego łajdaka w powietrzu, to go zregenerujemy. Przez co mamy dużo czasu, żeby go naklepać. Złoty run 2. Stąd raczej nie zeskoczymy tam i nie wiem, czy chcę próbować. Powiem więcej, zdecydowanie nie chcę próbować. Tu jest drabinka, po której możemy zejść. Właśnie zastanawiałem, czy to jest tylko zejście, czy można ją skopać najpierw. Tam na dole byliśmy, więc tym się na razie nie musimy przejmować. Chcę się udać tutaj. Tylko się upewnię, czy nic mnie po drodze niebezpiecznego nie spotka. Jest złoty run, tam się biją NPC ze sobą. Ej! Pomogłem ci, Wajzo! Tak mi się odwdzięczasz? No dobrze. Rozumiem. Niech tak będzie. Pomyśl, nagle zostajemy tutejszego NPC-a. Edgar. Strażnik tego zamku.
Błąd to delikatnie powiedziane. Dostajemy Sacrificial Twig i możemy dostarczyć temu NPC-owi list i liny. Niestety Edgar nie może jeszcze opuścić zamku, dopóki miecz Morna nie znajdzie się we właściwych rękach. To wielka czerwona flaga, jeżeli kiedykolwiek jak usłyszałem. Co do Sacrificial Twiga... Gdzie będzie Sacrificial Twig? Czy to talizman? Tak. Działa on trochę jak podobnie do tych pieśni poświęcenia, jakie były we wcześniejszych Soulsach. Mianowicie, jeżeli umrzemy, to nie tracimy wtedy w naszych rąk, które do tej pory zebraliśmy. Całkiem przydatna rzecz. Zwłaszcza jeżeli wiemy, że na przykład zaraz umrzemy, a mieliśmy jakieś 500 tysięcy rąk, których byłaby wielka szkoda, gdyby coś się z nimi stało, czy jakoś tak. Chciałem zapytać, czy to bait, ale widzę, że to nie jest bait. To przejście dalej. Mamy relatywnie dużo dusz. 5900. Będzie im brakowało 100, prawda? Nie jest to jednorazowe. Z tego co pamiętam, to jest to jednorazowe, jak sama nazwa Sacrifice. Obawiam się, że będę potrzebował tego deksa, to jest najgorsze. Twój deks. Brzydzę się deksem. Jak wszyscy wiemy, jedyne co znam to siła. Prawdziwa, niezłomna siła. Zanim zapytacie, tak można tu spać. Chce to spadać? Biorąc pod uwagę, gdzie to by nas zaprowadziło. Ha! Czy spadnięcie tutaj jest bezpieczne? Oczywiście, że nie. Spadnięcie tutaj się opłacało? Absolutnie. Chyba, że chcemy spaść tu. To też nie jest opłacalne. Całe pytanie, czy da się tu zatrzymać? Oczywiście, że nie. Hej, przynajmniej Glut zatrzymał nasz upadek, przez co nie dostaliśmy obrażeń. Wykalkulatorowane. Przysięgam. Najgorszy operator. I know, right? Czy to były szczury? To ważne pytanie. Chyba nie. Są tu za to wiszące gluty, więc podnosimy to i uciekamy. Bo nie chcemy, żeby spadały nam na łeb. Tam... Nic nie ma. Tak, ufam tym wiadomościom, jak piszą, że nic nie ma, bo zazwyczaj mają rację. Ale tylko jak piszą, że czegoś nie ma. Au, to mnie jeszcze sięgnęło. Holy fuck. Czy tu jest tylko ten półczłowiek, czy jeszcze jakiś inny? Chyba tylko ten. Leżeć. Powiedziałem leżeć.
Jakieś dropy? Nie, nie to razu. Tutaj też nie widzę, żeby coś było. Jeżeli ktoś lubi ceremonialne sudoku, to może sobie tutaj spaść się w dół. Nie polecam osobiście. Nie preferuję ceremonialnego sudoku. Co do tego, jak ktoś wcześniej wspominał, że 31 stopni i ganie w Elden Ringa. Właśnie czuję, że mój komputer odczuwa 31 stopni i bynajmniej nie jest mi to na rękę. Po prostu czuję, jak mi się nogi grzeją. Od samego tego, co je trzymam w pobliżu. Twin Blade Talisman. Twin Blade bardzo fajna rzecz. Jeżeli wykonajmy łańcuch ataków, to ostatni atak zada więcej obrażeń. Biorąc pod uwagę, że korzystamy z broni, które raczej stawiają się na jeden silny atak, a nie na 50 szybkich cięć, to jest to ostatnia rzecz, której potrzebujemy. To w miarę ładnie jest zaznaczone, w którym miejscu powinniśmy spadać. Na całe szczęście, bo inaczej jej... Wyższy lub nie, ale to nie jest aż takie oczywiste. A propos spadania, czy tu będzie bezpiecznie? Powinno być. Jop! Nie dostajemy obrażeń. Podejrzewam, że w wielu grach sosowych byśmy w tym momencie dostawali już obrażenia. Jezu, przestań! Ten dźwięk mnie cały czas denerwował, bo go ciągle słyszałem i się zastanawiałem, gdzie to cholerstwo jest. W wielu częściach tych sosów byśmy już wcześniej dostali obrażenia na spadku. Tutaj mówię, gdzieś czytałem, że to jest chyba tak, że do 15 metrów w ogóle się nie dostaje, a przy 20 już się umiera, więc... Ten margines jest znacznie mniejszy, powiedzmy. Bo wcześniej byśmy... Zaczynali wcześniej dostawać obrażenia, ale byłyby one rozłożone na dłuższy okres, że tak tujmy. Uda mi się? Dobra. Nie spadłem. To jedno z tych miejsc, gdzie trzeba uważać, jak się spada. Ja nigdy nie mam wyczucia, więc sobie to tak bardzo mocno na oko. A to jest tak, tu jeszcze możemy tu spaść dla bezpieczeństwa i dopiero spaść na szczury. Za mną szczur pewnie będzie. Oczywiście, że tak. I to nie jeden. Jeszcze jeden. Dobrze, on się nie podniósł do kolejki. Beach plus. Czy jest jakieś ognisko? Jep. Mamy ognisko. I całe kurwa szczęście. Tamte szczury generalnie nie będą wbiegać z tamtej komnaty, dopóki do niej sami nie wejdziemy, więc możemy sobie spokojnie odpocząć. I stąd już wydaje mi się, że nasza jedyna droga będzie prowadzić tak naprawdę na dół, jeżeli dobrze myślę. Na dół albo tutaj na wprost. Jeżeli by nam zależało, to możemy sobie tutaj spać, możemy też jeszcze tutaj podbiec. Będzie tutaj dwóch przeciwników generalnie. Jednym z nich jest on. Znowu go zastagerujemy. Nadal go po prostu tak to dobiję. Jezu Chryste! Leżeć! Pojdzie... O mój święty Boże, ja go nie trafię. Ja go nie trafię. System walki powierzchnej niczym... w Finalu 7 Remake. Przysięgam. Sztylety do rzucania... i debinkę na dół. Mam tutaj od zajobu medus, z którymi możemy się bić, jeżeli chcemy, jeżeli nie, to można je zostawić. Po medusach bardzo fajnie widać, kiedy są agresywne, a kiedy nie, bo zmieniają kolor na czerwony, jeżeli je rozwieszymy. Dopóki są białe, będą praktycznie spokojne i nieagresywne. Kraby, więcej krabów. Kraby są złe, nie lubimy krabów. Kraby nie lubią nas. Na szczęście zachowują się dokładnie tak samo jak w Soulsa 3. Więc jak ktoś ma wyrobione nawyki, to poradzi sobie. Żartowałem. Nawyki tak Soulsów 3 nie pomagają. Au. To nie są te kraby, co w Dark Soulsach 3, oszukałem was.
Czemu? Zastanawiam się w sumie, czy one mi zdaje równo pół HP na hita? No tak ciekawości. Nope. Dobra. Udało się. Za cenę jakichś 3/4 moich estosów, ale się udało. I przyszedłem tu specjalnie po 15 ognistych strzałów. Jedna rzecz mi w sumie ciekawi, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Otóż jest ta mgła, która prowadzi do bossa. Tego bossa stąd widać. Nie obchodzi mnie, że nie Andexa. Czy jestem w stanie? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, że jesteśmy z daleko. Względnie, że te strzały po prostu znikają, jak tylko ten. Jak to trafiają w tą niewidzialną ścianę, która tutaj będzie na granicy. A szkoda. Jeżeli ktoś grał w Dark Souls 1 z DLC-kiem, to wie, że w ten sposób można zabić ostatniego bossa DLC-ka, być może. W sensie być może wie, o tak powiem, a nie, że być może się da. Jest to stwierdzony naukowo fakt potwierdzony w badaniach klinicznych. Czemu ktoś miałby to robić, jeżeli ostatni boss wkurwia go niemiłosiernie i nie chciałby mieć z nim ani chwili więcej wspólnego? Które to będzie ognisko? To? Nie, to drugie. Tym razem, jak już mówię, nie musimy się pchać do tamtych pół ludzi. A możemy sobie po prostu grzecznie i kulturalnie spaść na dół. Nawet nie stajemy za to obrażeń, więc tym lepiej. Co jest za to problemem, to to, że czeka na nas przeciwnik do pobicia. Dokładnie o ten... Ej, tu jeszcze coś jest. Somber jedyneczka. Z somberami jest ten duży plus, że one wymagają tylko jednego kamienia tak naprawdę do ulepszenia. Więc jeżeli coś wymaga somberów, to jest większa szansa, że będziemy w stanie to ulepszać do sensownego poziomu. Wbrew pozorom somberów znajdujemy naprawdę dużo. Czy ja mogę założyć jakiś lepszy sprzęt obronny? To jest pytanie. Chyba nie. Biedę mogę... O, tak zrobić. Żeby nie obrywać. A tak to chyba będzie się. Wiecie co, w sumie... Zobaczę, jak to zadziała. Tak, Exalted Flash. Om nom nom. Dawaj. Lwi. Bispek o ten. Op. A słuchaj, latasz. Ej, sporo zdaje. O Jezu! Chryste. Estus? Ej, aż mi zajmowałem dola. Holy fuck. Ale ja się długo potem zbieram, Jezu Chryste! Może to kwestia tego, że zazwyczaj stageduję tym przeciwników, ale dopiero teraz zauważyłem, jak ja długo się zbieram po weaponarcie. Starałem się dolować tak szybko, jak tylko możliwe i mi nie wychodziło. Tak swoją drogą, czy wspominałem, że nie lubię używać konsumabli, dlatego że zazwyczaj jak ich używam, to przepierdalam i żałuję, że ich użyłem? Oto standardowy na to przykład. Ha, ha, ha. Ups. Nie chciałem tego robić, przepraszam.
Panie Meduzo, już nie będę! Au. Nikt nic nie widział. Daj mi moje runy, proszę. Pytanie, czy ja jestem w stanie go parować. I tak wiem, że mam wrażenie, że za każdym razem odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Fajną rzeczą jest to, że on się w miarę staggeruje nawet od naszych normalnych ataków. Więc zazwyczaj możemy mu wcisnąć tak ze dwa w miarę bezpiecznie. Jeżeli znajdziemy akurat okienko. O Jezu, wzolowałem się tutaj jak idiota. Powiem więcej, sporo ataków możemy mu też przerywać jako tako. Więc sobie może powinienem po prostu walczyć bardziej agresywnie z nim. A propos. Ej, stary! Jezu Chryste. Estus? No nie! Jezu. Byłem pewien, że nie zdążę tego Estusa. Essa. Crafted Blade Greatsword. Nie zgadzam, wymaga Dexa. 14 Dexa, panie i panowie. Wiecie, co to oznacza? Muszę wydać poziomy w Dexa. Muszę dać poziomy w Dexa. Rozumiecie to? Obrzydliwe. Potrzebuję 14 Dexa. Ale to nie chodzi o to, że dużo i że trochę mi to zajmie, tylko sam fakt. Potrzebuję dawać poziomy w Dexa. O mój Boże, brakuje mi 40 dusz. Dobra, to jeszcze chcę tylko załatwić jedną rzecz, skoro już tu jestem. Tylko pytanie... O Boże, będę musiał całą drogę przebiec. Ja nie chcę porozmawiać z Edgarem o tym, że znalazłem miecz, na którym tak mu zależało. Tylko, żeby to zrobić, well, muszę się do niego dostać. A biorąc pod uwagę, jaka droga do niego czeka, to spodziewajcie się, że przebiegnę... po najmniejszej linii opłatą. Każdy poziom po prostu kosztuje więcej niż poprzedni. Tak, i to... skaluje nieliniowo, tak? Czyli to nie jest tak, że ten na przykład jest 1000, 1100, 1200 i tak dalej, tylko... z każdym poziomem ta różnica robi się coraz większa i większa i większa. Po setnym poziomie to już są koszty rzędu 100 tysięcy dusz nawet. Więc, że traktujmy, nikt nie mówił, że będzie lekko. Dobra, weź się tam bijcie. Ja se wejdę. Powiedziałem, ja se wejdę. On tak na serio. Holy fuck. Wow. Po raz pierwszy zdarzyło mi się, żeby ktoś tak mnie zabił na drabince. Czego to się gać może nauczyć przy jakimś tam przejściu Elden Ringa? Wiecie, czego jeszcze człowiek się może nauczyć podczas jakiegoś tam przejścia Elden Ringa? Żeby nie ignorować przeciwników i nie przebiegać przez nich na pałę. A to by wymagało z dużo. Ja też przejrzę sobie tutaj właśnie mam do pokazowania. To prędzej czy później na pewno mi się przyda, więc sobie wykraftuję. To pozwala nam
nakładać blood loss. Oddamy chapeki torrenta, strzały, więcej strzał. Akurat strzały to jest ostatnia rzecz, na której powinno mi zależeć. Czy ja mogę... Nie, nie będę tego sprawdzał. Po prostu tak przybiegnę bokiem. Najwyżej, jeżeli ktoś tym razem nie będzie gonił, to się nie zajmę. A nie wątpię, że będzie ktoś mnie gonił, bo nawet ich słyszę. Pytanie, czy ktoś jeszcze mnie będzie gonił? Yep. Pytanie, czy ktoś jeszcze będzie mnie gonił? Nope. Ciekawe, że oni sobie tutaj stoją, tylko dopóki my nie przejdziemy i dopiero wtedy zaczynają się bić. Dziwna sprawa. Dobra, ale z tymi strzelającymi skurwysynami to już naprawdę mi się nie chce używać ani chwili dłużej niż to absolutnie konieczne. To chcę, żeby sprawa była w tej kwestii jasna. Na widownię. Igrzyska śmierci. A? No, zapraszam. Pamiętaj, co wiem. O wow, jeden z kolegów sobie spadł po prostu. A ja ewidentnie nie umiem trafiać. Dobra, teraz kiedy się szło, tędy się szło bodaj. Dobra, wy sobie tu strzelajcie, nie przejmujcie się mną. Co się stało? Ja już mówiłem, oni niech się biją. Mnie to absolutnie nie przeszkadza. Hej, Edgar. Nie ma sprawy. To było, to takie miłe. A co się okaże? To już możemy zawsze zobaczyć, co u niej. Irina, Irina, co tam u ciebie? Welp? How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. Wiesz, gdybyś tego nie czekał w tym falcie tyle. My daughter saved me. And that is how fate has answered. I'll find them. Jesteś się dumny? Foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. Otóż, jeżeli ktoś myślał, że w tej grze istnieją dobre zakończenia, to się zastanowić, czy na pewno trafił do dobrego uniwersum? Nie wydaje mi się. Czy w tej części coś jeszcze jest? W tym bajerku chyba nic ciekawego nie było. Kojarzę, że był tu jeden przeciwnik po zmroku, tylko będę musiał zmienić godzinę.
Zaczekajmy do zmroku. Ogólnie jakoś ciągle o tym zapominam, ale 500 przeciwników tak naprawdę, jeżeli mają się kiedyś pojawiać, to pojawia się właśnie po zmroku. To chyba brzmi jak Dimitri. Że co, że każdego jednego z nich? Że tak zabrzmiał? Ej, drzewko złote. Daj złote drzewko. Jak już to jestem? Nie będę narzekał na absolutnie żadnego Golden Seeda. Dobra, teraz gdzie było to cholestwo? Wiem, że jest po zmroku, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. Tam gdzie te szedło? Nie. Tak, nie wiem. Tak! Gdzie ty jesteś? To jest. Ptak śmierci. Jest creepy, że się tak bardzo delikatnie wyraża. Obrażenia, które zdaje, też są trochę creepy, ale to nie jest już nic, do czego się nie przyzwyczailiśmy. Wow. Praca kamery nam zdecydowanie nie ułatwia dzisiaj zadania. Jak na ptaka ma bardzo ciekawą broń, nie powiem. Au. 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 Zgaduję, że czaszka jest jego słabym punktem, tylko tak naprawdę też jedyne miejsce, w którym można go sensownie atakować, moim zdaniem, przynajmniej od przodu. Au. Wskoczyłem w tak, idiota. Jezu, czy mi na pewno wystarczy? To jak będę dalej tak depił? Obawiam się, że może nie. Zdążę, czy nie? Ne. Nie zabiło to tyle, ile bym chciał, to na pewno. Mam wrażenie, że odlokowanie kamery może mi tutaj znacząco pomóc. Oj, dobra, żyjemy. A, jak na tego jest, to sami będzie. Jezu. Łyk na ostatniego Estusa. Nie ogarniam timingu trochę z jegatkami, ale to nie byłby pierwszy ani ostatni raz. Ulala. No dobra. To nie poszło tak dobrze, jak się spodziewałem. No tylko nalaj. Mam wrażenie ogólnie, że w początku tej walki szło mi znacznie lepiej niż teraz. A znowu. Najbardziej mi chyba denerwuje to, że jak ten. Że jak. Dawajcie na zero. Że jak raz przegram, to muszę z powrotem przestawiać się godzinę. Bo już nie ma nocy jak tako. Więc jeżeli chcę, powiedzmy, stoczyć się pojedynek 2 czy 3 razy, to muszę za każdym razem przestawiać godzinę z powrotem. Niezależnie od tego, jak długo by nasza walka nie trwała tak naprawdę. Przynajmniej w miarę łatwo będzie pamiętać się tym razem, gdzie jest przeciwnik, potem gdzie zostały nasze runy.
No, zapraszam. Zastanawiam się, czy istnieje świat, kiedy walka konno byłaby z nim lepsza, ale wątpię. Jedno kamero! Nie dotknij tego. A, że pięknie zbudował, jedno. On powinien nałożyć na mnie status dev i nie podoba mi się to absolutnie. Jezu, ależ ja jestem daleko od niego przy tych atakach. Ja wezmę sobie łyknę tego Estusa. Dobra, akurat jak on wyjmuje tą swoją pałkę z ziemi, to nie jest jeszcze aż tak źle, jeżeli chodzi o obrażę. Nie, przeciwieństwie do tego. Au. Oj. A po obrażeń, Estus. Teraz jest dobry moment, żeby nie trafić. Nie jest to kwestia tego, że używam ataku z wyskoku, ale mam wrażenie, że szybko mi się kończy stamina. No i... Au! Słuchaj, to nie obrywałem aż tak bardzo, jak myślałem, że obrywa. Atakuj. Jezu! Estus. Boże! O! Au. Generalnie jedna rzecz, której trochę nie lubi w Elden Ringu, to to, że często bywa tak, że ataki mają... jak to ładnie polski ująć? Mają takie jakby bardzo podobną animację tego, jak się zaczynają, pomimo tego, że są zupełnie różne, tak? W momencie, kiedy słyszę krzyk i widzę tą animację krzyku, to zakładam, że on będzie próbował użyć tego swojego śmiertelnego krzyku, który nakłada na mnie status, tak? A nie takich teraz, że po prostu daszuje i mnie grabuje, tak? Bez problemu na koniec. A mniej spróbować mogę, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem też jakimś wielkim zwolennikiem walki konno, tak? Aż może rzeczywiście. Sprawdzić mogę, tak? Zaszkodzić nie zaszkodzi. Dobrze, jak nie wyjdzie, to się zsiądzie z konia. Zaraz się okaże, że po prostu rzeczywiście jest lepiej takich z smokami. Aczkolwiek tutaj to powiem szczerze, że to się boję o wyczucie odległości, że będzie się kompletnie pierdzieliło. Chyba niepotrzebnie zagrywałem przeciwników na siebie też. Okej, już nie zagrywałem przeciwników. Oho. No i widzicie, to jest ten atak, gdzie ostatnio przy czymś bardzo podobnym na mnie strzelżował, tak naprawdę.
No nie, no nie czuję tego, powiem szczerze, na koniu. Możliwe, że się da i że jest to efektywniejsze, ale ja tego kompletnie nie czuję. Dajcie mnie na spotem. Znaczy nie mówię, że Sensu City był to zły pomysł, tak? Po prostu nie nadający się do mojego stylu gry, to na pewno. Mówię, tak naprawdę wydaje mi się, że jedyni przeciwnicy, z którymi jak w 100% mi się dużo lepiej bije na koniu, to smoki wszelkiego rodzaju. A jakieś... Jacyś wszyscy inni przeciwnicy są wygodniejsi dla mnie na piechotę, głównie dlatego, że mam dole, tak? W sumie taka propa. Leciał, ale się nie tego, bo... Właśnie tak się zastanawiałem, ile on będzie mi staminy drzeł na atakach w tarczę. Ewidentnie nie aż tyle, ile myślałem. Tylko, że część z jego ataków ewidentnie przed nią przechodzi, co też jest niefortunne. A propos. Więc musimy być specyficznie ustawieni do walki, jeżeli chcemy używać tarczy. W sensie domyślam się, o co chodzi, że jak stoimy u niego pod nogami, to... a jedno. To, że wtedy po prostu... Au. On atakuje nas tak jakby od tyłu, tym zaciągnięciem ze swojej broni. Ulala, moja stamina. Jezu! Au! Wydawało się, że to mnie nie trafi. Aha. Nie powiem. Jestem memowany trochę przez tą tarczę w tym momencie. O, tak, wskocz tam, proszę. Nie mogę craftować takie walki, a szkoda. Boże święty! No niby ma to, że od tak odskakuje i przez to powinien się domyślić. I nie, ewidentnie tarcza tutaj też nie jest dobrym pomysłem. Przez to jak te ataki omijają kompletnie moją tarczę, tarcza nie jest dobrym pomysłem. Tak naprawdę. Do nocy. Dobra, to teraz spróbuję zobaczyć się jeszcze raz normalnie mieczem jak taka. Wydaje mi się, że powinno pójść lepiej. Wydaje mi się. Chciałbym wierzyć, że pójdzie lepiej. Też ten boss nie idzie. Nie no, kwestia ogarnięcia. Zwłaszcza, że tak naprawdę z tym przeciwnikiem przy większości pierwszych przejść się nie mieszałem w ogóle. No bo on jest kompletnie opcjonalny, tak? Jeżeli się przez tą lokację
przychodzi za dnia, to się go w ogóle nie spotka, tak? To było bardziej na zasadzie, że sobie googlowałem potem. O, ja sobie po sobie sobie ich lokacji, jak się okazało. O, to jest tyle bossów, z którymi nie walczyłem. Fajnie było z nimi zawalczyć. Kiedyś, ewentualnie. Ulala. Dobra, chciałem właśnie powiedzieć, że fajnie było, jakby ten boss był w stanie załatwić parę tych nietperzy, żeby mi nie przeszkadzały w trakcie walki. Stało z moim paskiem staminy przed chwilą. Ulala. Estus. Przestań mnie zionąć śmiercią. Muszę odnowić staminę. Muszę też być, mam wrażenie, nieco bardziej agresywny, bo tak to za mało obrażeń wciskam. Nie do. Tylko muszę wyczuć, kiedy mogę być agresywny. Bo to też nie jest oczywiste. Głupie pytanie. Czy jakbym odlokował kamerę i stanął bezpośrednio pod nim? To brzmi jak jedna z tych rzeczy, które nie mają prawa zadziałać, ale jednocześnie zadziałają. Jak on ma posturę generalnie, to właśnie mam wrażenie, że to jest duży sposób na walkę. Bo on jest tak dość mocno pochylony do przodu. Przez co większość jego ataków atakuje przed nim, a w ogóle nie ma hitboxu pod nim. Jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. O coś w ten deseń, tylko ono skakuje. Ale to ma sens, że odskakuje, bo kto by chciał obrywać atakami od kogoś, kogo... Nie może! Kurwa! Czy ja to przeżyję? Chyba tak. Ledwo, ale przeżyję. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jedu. Gdzie on uciekł? Tam uciekł. Jak się ogarnie tą część walki, że wystarczy stać pod nim, to ta walka jest przyjemnie prosta. Nie będę ukrywał. Właśnie to jest też jedna z tych rzeczy, które ludzie zazwyczaj doceniają w Dark Soulsach, że nawet jeżeli coś się może wydawać jakieś kompletnie głupie, bullshitowe, to zazwyczaj takie nie jest, tylko to jest kwestia takiego, nie wiem, wyczucia albo ogarnięcia, rozkminienia, wiecie, o co chodzi. Że można się bardziej nauczyć rzeczy, aniżeli że trzeba w 100% po prostu próbować, aż coś wejdzie, tak? I że bez pozoru nie są to aż takie głupie i mało oczywiste rzeczy, jak mogłoby się czasem wydawać. Czy to na może coś jest?
Tak, jest tam wiadomość. Zapewnie absolutnie nic nie znaczy. Dlaczego to zawsze coś niesamowitego? A z takich bardziej niesamowitych rzeczy, czy jest tutaj coś poza kwiatkami do zgadnięcia? Prosiaki, nie prosiaki. Tam jest to ognisko, przy którym zaczynałem. Przysięgam, że owoce doła to są te rzeczy, które bardzo szybko lądują w gronie tych, których mam 99 i nigdy więcej ich nie używam. A co tutaj to perze nieszczęsne. A propos. A dziwne, że mnie nie zagrywały jeszcze. Jest to jakaś chatka. Żółty płomień. Abolt, abolt. Jeżeli coś ma płonące, świecące się oczy, to jest kompletnie szalone. I objawia się to tym, że nakłada nam status madness, czyli to oko, które właśnie widzimy. Cześć, Cedo. Msza w sobotę? Jak to tak nie po bożemu? Wszyscy wiem, że msze powinny być tylko w niedzielę. Dobra, czy tu coś jeszcze będzie oprócz tej jednej małej chatki? Na razie to potrzebuję jeszcze 3 deksa. Najgorzej. Kolejny żółty płomień. Nie, to ogólnie wygląda jak takie miejsce, gdzie coś powinno być poza tymi drobiazgami. A jednocześnie, gdzie nic nie ma poza tymi drobiazgami. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, na które trochę czasem tego cierpię. Mam wrażenie, że niby takie duże odległe płacie, w których niewiele jest. Podniesiemy sobie jakieś grzybki, kwiatki. Polatają sanitoperze. I tyle nas widzieli. No! Jezu, już myślałem, że mnie zrzucą. Ale byłbym słony, jakby mnie tam zrzucili. Moja sól osiągnęłaby zenit. One mnie gonią, prawda? Dawaj, ze mnie gonią, prawda? Oko yellow. Jezu. Szalone szczury! Wszystko posadało tu zmysły! Czemu wszystko musi to być takie szalone? Jakaś jaskinia, jak tak patrzę. Tylko pytanie, czy można się do niej sensownie dostać. Matko boska. Szczury pogromcy ludzi na koniach. Siostrzenica bierze mi albo... Jeżeli wbrew twojej woli, to nie daj się. Nie można tak się dawać. Musisz jej powiedzieć, że nie mogę. Jestem zajęty, nie mam czasu. Nie obchodzi mnie, że będziesz płakać. Hey, Link Village. Zamieńmy się w Altasa. Cała ta wioska musi zostać oczyszczona.
wszystkim płoną oczy. To wyraźnie tak, że ta wioska musi zostać oczyszczona. Flamecrest Wooden Shield. A ze szczodu to jest w ogóle najlepiej, jak się oczyści czym prędzej. Coś jeszcze jest w tej wiosce, oprócz zgromadzenia ludziów. Chyba jeszcze nie wszystkie budynki, jak tak obszedłem, więc jest szansa, że coś znajdę. Tu są jakieś ruiny. W ruinach pewnie będzie coś niefajnego. Jep, dobrze, mi szczur. Jedu, skaczące szczury. A propos skaczą tego szczura. O mój Boże! Ten szczur skacze! Boję się go. Mi się wydaje, czy on mnie zaszedł od tyłu. Od tyłu. Wzięli nas. Od tyłu. Kolejny Sacred Tear. I płomień szaleństwa. Bardzo fajne, fajna inkantacja. Jak ktoś lubi dobrą zabawę i odrobinę szaleństwa. Dobra, szczurko, słuchaj. Ja sobie wknę Estusa. A następnie cię naklepię. I nie obchodzi mnie, że postradzałeś zmysły. Naklepię cię. Złotydon, trójeczka. I dobra, jest szansa, że to już będzie w takim razie rzeczywiście wszystko w tej wiosce. Czy jestem w stanie... Zastanawiam się, czy jestem w stanie dojść jakoś sensownie do tamtej jaskini, którą mam zaznaczoną. Bo ona tak na logikę powinna być tam na dole. Dokładnie rzecz ujmując, o tu. Powiem tak, jeżeli zapytacie mnie, czy jestem w stanie bezpiecznie dojść do tej jaskini, to powiem wam, że nie. Jeżeli zapytacie mnie, czy jestem w stanie dojść do tej jaskini, oh boy. Nazwanie tego bezpiecznym byłoby sporym nadużyciem, ale dać się da. Au. Te roślinki, które tutaj rosną, mają bardzo przyjemny zwyczaj przyzywania swojej okolicy piorunów. To zresztą widać chociażby po tym, co właśnie dostaliśmy. A teraz pytanie, gdzie jest ta jaskinia, Durnal? Bo było wskazane, że jest tu jaskinia i chciałbym ją znaleźć. Najlepiej jednocześnie nie umierając od całego skorzystaństwa tego tajfa, które za mną lata. Jest ich tu więcej niż myślałem. O! Ojej! Panowie, spokojnie. A dalsze nie topecze, spokojnie. Jest was tu za dużo! Mój święty Boże. Festiwal Sztormowców Imperium z... Uważam za rozpoczęty! Nikt nikogo nie trafia. Czy ich nie wybijam już paru? Czy ich napadaj jest aż tyle? Boże święty. Udało mi się paru zniszczyć. Chyba. A przynajmniej trafić paru. Oj. Chyba, Estus. Kolejny zdjęty.
No nie mogę ich trafić! A nie mam już też rzutek. Au. Dobra, został ostatni. Ale rzeczywiście pięknie minęliśmy. Nie mogę go trafić. Za nim świecie. Dobra, mamy to. Zajęło to nieprzyzwoicie długo, ale mamy to. Teraz gdzie jest ta cholerna jaskinia? Tutaj na dole. Że ja mam stąd zejść, prawda? Wy oczekujecie, że ja stąd zejdę, prawda? Wiecie, że to niewykonalne, prawda? To może być wykonalne, jeżeli spadniemy tutaj. Teraz pytanie, czy w tunelu Morna będziemy mieli Grace. Mam nadzieję. Bo jak nie, to będzie mi spół. Spadnę za szybko? Nie spadnę za szybko. Smithing Stone, szkoda, że jedynka, ale nie będę gardził, jak dają. Mamy na Sight of Grace, możemy spokojnie łyknąć się z tuski i dać punkt w obrzydliwego deska. Deska. To nie jest deks, to jest desk. Potrzebuję sobie 14. Za dużo. Leżeć. W tunelach generalnie mamy zazwyczaj na tyle dużo Smithing Stone'ów, że nawet jeżeli nie dajesz nam na runach, to zwiedzanie ich się w jakimś tam stopniu opłaci. Aczkolwiek jeżeli to będą jedynki, to zaraz będę musiał rozważyć swoje opinie. Żeby to chociaż dwójki były. Ale nie, wszystko to jedynki. Wow. Chłopca spadł. Przed tobą wróg. Ten kryt właśnie wyskoczył? Co ty gadasz? Zastanawiam się, czy tam z tyłu czegoś nie pominąłem. Mam wrażenie, że powinienem tam pójść to sprawdzić. Aczkolwiek możliwe, że tam jest po prostu przejście z innej strony albo coś. Do mnie, moja desko. Co ja srebrnym serwerem jestem? A, za wolno. Mogę zwykłym atakiem atakować. Greatsword dwuręczny. Zapomnę o tym. Boss ahead. Już to jest boss? Szybko. O, szkoda mnie, to jeszcze nie jest boss. Koledzy na szczęście kopią. Albo kopa leaf w tym wypadku. Arteria leaf. Więcej jedynek niestety. Dajcie dwójki jakie! Wow! Au. Okej, okay, tutaj będzie boss. Więc chcę zobaczyć, co będzie w pozostałej części jaskini. Zastanawiam się, czy jeszcze obedwę koszetem przez to, że stałem w takim miejscu, jak stałem. Ej, tam jestem. O, Sombel jedyneczka. On mnie jeszcze złapał.
Uwaga, niech on mnie nie zabije. Trochę nie zabił mnie. Na szczęście ich te pseudo graby nie są aż tak okrutne, jak mogły być. Precious item ahead. Au! Pięciotka bawełna to precious item. Dobrze wiedzieć. I mean, co to boli w ogóle? To jeszcze raz. Skąd ja przyszedłem i gdzie był boss? Ja stąd przyszedłem. Nie wiem, jakoś zawsze mam problem z orientacją w tego typu jaskiniach, w sensie gdzie już byłem, gdzie jeszcze nie byłem. A, dobra, tu jest somber kolejny. Twarda jedynka, ale jest. A w środku będzie... Co będzie w środku? Pół człowiek jakiś? Yep. Scaling is begotten. Jest, z którymi walczyliśmy dopiero co w falcie tak naprawdę. Okej, nie mogę się z nim trade'ować. Au, ależ on ma zasięg na tym skurwysyństwie. Ależ on ma delay na tym skurwysyństwie. Dasz chociaż coś dobrego? Rusted Anchor, zawiała kotwica. I na co mnie to? Na co mnie to potrzebne, ja się pytam. Na nic mi się to nie przyda. Wydaje mi się, że najszybciej będzie jak tędy wrócę po prostu. Głupie pytanie. 4800. Nie wiem, ale raczej. Zastanawiam się, czy będę w stanie już dobić teksa wymaganego. Bo ten miecz wymagał 40. No, tu, 40 siły, 14 teksa. Nie pokaże mnie też to, kto, że wymaga... Panie! Panie drogi! Jak już tu jesteś? Ja zawsze chętnie pobiję się z kawalerią nosy. Chociaż pobiję się w tym przypadku ewidentnie znaczy tyle, że nie będę go trafiał przez najbliższe 100 lat. Wiecie co? Zastanę się, czy naprawdę najłatwiej im będzie tak. Chodź, walcz ze mną. Okej, ewidentnie nie będę go trafiał niczym. Mam wrażenie, że akurat tą konkretną bronią dużo wygodniej mi się walczy z niej pieszo. Albo się po prostu odzwyczaiłem. Oj. Zły timing. Esos? Pytanie. Obrażenia zadaje, ale... Stagerować nie stageruje, więc to trochę bez sensu, bym powiedział. Możemy ponad, jak chcesz. Dobra, jeszcze trochę jego z konia zbiję. A jedno, za daleko odjechał. Przy tych atakach przykrych on się tak zamachuje, on dość daleko zostaje, powiedzmy. Więc wydaje mi się, że nie ma sensu go wtedy za bardzo ciachać. A jedno.
Biorąc pod uwagę, że on korzysta z kodbacza, to musimy też dość mocno uważać na Blita, o którym bardzo łatwo jest zapomnieć w fedworze walki. A, kurde. Już miałem nadzieję. Złaś. Edo, daj się! O! O! Git good. Ja dostałem dużo za to. 3-40. Barricade Shield, Night Rider Flail. I wydaje mi się, że to plus runy, które mamy tutaj, powinno już nam wystarczyć na 14 deksa. 7400, czyli dwie takie. No i dobra, możemy założyć już Crafted Blade Greatsword. Tak, wiem, gra twierdzi, że nie możemy go nosić. Głównie dlatego, że nie bierze pod uwagę bonusu za noszenie w ekwipunku w dwóch rękach. Ale jak już się tym zajmiemy, to jak najbardziej nie ma, stanowi to żadnego problemu. Dobra, a propos, że czakry stanowią problem bądź nie. Table of Lost Grace. Chcę się udać do kowala. Jak już mamy broń, którą możemy ulepszać. I z której planuję przez jakiś czas korzystać, to nie stać na zgronach. To jest 400. Chyba potrzebuję dwóch, co? Yep. I 24. Posłuchaj mnie. Dwójek niestety nie mamy. Ale na razie musi na to wystarczyć. W każdym razie nasza broń ma w tej chwili 185 plus 76 fizycznego ataku, jeżeli idzie, że my ją dwuręcznie. Absolutnie nie będę na to rzekał. Aczkolwiek wiadomo, że zaraz z tego, że to Colossal Sword, to ataki będą odpowiednio wolniejsze, tak? Ale to jest coś, na co się godzimy w związku z tym, że używamy takiej, a nie innej broni. Wydaje mi się, że teraz odrobinę poinwestuję w staminę jako tako, żeby móc nosić rozsądniejszy pancerz niż to, co mam obecnie, bo musiałem zdjąć swój lepszy pancerz tylko po to, żeby nie facelować przy każdej możliwej okazji. Anyway, dokąd mogę się udać? Tutaj są jakieś ruiny, które z chęcią bym odwiedził. To jest piąteczka na mapie, to jest piąteczka na mapie. Coś tutaj obrywa. Nie wiadomo od czego. Widziałem, jak coś straci o 240 HP i tak mnie to niepokoi. Przeciwnicy w tej grze rzadko tracą HP-ki bez powodu, ok? Jezu, ależ to ataki są wolne. Tak, wiem, że powinny być wolne, ale wciąż są cholernie wolne. Dobra, zobaczmy z konia. Jedną wadą tego, że się przesiedliśmy na ten miecz jako tako, jest to, że już nie mamy fajnego weapon arta, jaki mieliśmy wcześniej. Weapon artem, który jest na tym mieczu, jest buffowanie sobie statystyk. Dodaje nam to bodajże plus 5 do wszystkich statystyk na 30 sekund chyba. Coś takiego. Nie jest to nic złego, ale
mimo wszystko, nie wiem, osobiście wolę inne weapon arty. Takie powiedzmy bardziej, nie wiem, aktywne, tak, niż takie po prostu, o, weź sobie zbuffuj statystyki, tak. Jakbym chciał się buffować, to grałbym pod faith. Wiem na faktu, że dużą zaletą Soldów jest to, jak staggerują przeciwników. I Grafted Blade Sword nie jest od tego absolutnie wyjątkiem. Nie dziwiłbym się, jakby sporo bossów było staggerowanych tymi atakami. A że oczywiście my też mamy odpowiednio długi czas po ataku, kiedy nie możemy nic zrobić, no to też mówię samo przez się, tak? Myślałem, że trafi. Czemu to we mnie magię strzela? Kto mu pozwolił? Kto mu wydał takie pozwolenie? Ma też dziwne wrażenie, żeby sensownie używać się tej broni, będę potrzebował więcej poise. Chyba, że ten miecz ma budowane jak taki poise. A się teraz każe. Okej, okay, koleżanka, kolega jest tutaj. Wow! Pozwolę sobie wrócić tutaj na chwilę. Bafuję się. I pójdę się bić. Siema! Ależ pięknie trafiłem, holy fuck. Halo? Uwielbiam, jak przeciwnicy losowo stwierdzają, że wejdą sobie gdzieś na tekstury. I przez to nagle magicznie ich trafić nie można. Zwłaszcza, że większość z nich ma ataki w dół, przez co oni nas wciąż mogą atakować. W każdym razie z Luin dostajemy zestaw typowo dla maga. No ja witam sporo tym Hitsuru. Szybko ci poszło użalanie się z młodszymi krewnymi. O mój Boże, ja wiem, co tutaj jeszcze gdzieś w okolicy jest. Najlepszy mem, jaki istnieje. To pytanie, gdzie dokładnie. Postaram się to znaleźć, ale niczego nie obiecuję. Nie pamiętam tylko, czy wzdłuż tej ściany, czy wzdłuż tej ściany. O co mi chodzi, to o to, że jest to jaskinia, do której chcę pójść dla memów. Korzej jest jej koleżanką. Czemu robisz za niańkę dla koleżanki i siostrzenicy? To jest duże lepsze pytanie. Jestem przekonany, że gdzieś tu jest jaskinia. A nie, coś to normalne, w którym już byłem. To nieważne. Pojechałem w zupełnie przeciwnym kierunku niż myślałem, że jadę. Plaster? Boję się zapytać. Nice. Bo nie chce się odczepić. Najgorzej, przyklei się i nie daje spokoju. Dobra, na północ jest kościół Maryki.
To jest taki satysfakcjonujący, Jezu. Jak ogólnie nie lubię za bardzo walki kodno, tak akurat te ataki, gdzie ciągnie się swoje obronie po ziemi, a potem wykonuje się atak, są naprawdę takie... No co no, dzieciaki się lubią bawić, no co poradzisz. Dobra, stosy już są plus 3. To jest duży pozytyw. To teraz moim celem będzie pojechanie tamtego drzewa. Przy okazji, jak nie zapomnę, to przy najbliższej wizycie w jakimś Site of Grace będę chciał zmienić sobie odrobinę flaszkę do cudownych fizyk. Bo wiecznie o tym zapominam. I tak jak normalnie przy wcześniejszych L3 normalnie znajdowaliśmy rzeczy do flaszek, tak tutaj... Tutaj jeszcze aż tak dobrze nie ma. Tutaj mamy awatara Elty, który będzie bronił tych rzeczy. To mnie fakt już trochę obrywa. Tak jak i my. Zastanawiałem się właśnie, czy się nie. A to jest zwykłe tąpnięcie. Au. Za często mylę opóźnienie tych ataków, przysięgam. Dobra. Tutaj trzeba uważać, bo jeżeli on użyje tego ataku, to dostajemy zaraz też salwę pocisków na twarz. Wszystko najlepiej po prostu biec tak naprawdę. Raz, dwa... I nie będzie trzeciego. Dobra. Dwa. Trzy. Biegł. O właśnie. Znowu trzeba biec. Najgorsze jest to, że areny walki z tymi awatarami zazwyczaj są tak ułożone, że próbując biec można się wpierdzielić na coś, przez co nie będzie się miało miejsca i się zablokuje na tym. I bardzo łatwo wtedy dostać całą serię tych pocisków. Damy radę? Powinienem. Co nie? Znowu chcę się z nim ugadać. Co nie, może to dziwne pytanie i ja jestem specyficzny, że muszę je zadawać, ale to stoi na przykładzie, że po prostu poszły i gadały sobie we dwójkę czy coś. Dobra, jak najbezpieczniej się dostać w tę stronę? Z podkreśleniem słowa najbezpieczniej, bo spadanie tak na śmierć jest dalekie od optymalnego rozwiązania. Not gonna lie. W tych ruinach pewnie nic specjalnego nie będzie, co? Tam są ruins. Wesoły szczurek? O mój Boże, on przeżył jeden atak. Najgorzej.
Jakkolwiek źle to nie da, to z każdą chwilą coraz gorzej nastawiam się do kolosa weaponów. W sensie jakby mam wrażenie, że różnica w obrażeniach nie nadrabia tego jak wolę. O kurwa, najgorzej. Ich tu jest więcej. O mój Boże. Jezus. Nie zdążyłem. No, gdzie w pierwszą się pobawić? Jak rozumiem, to jest na zasadzie, że potem kompletnie nie wiadomo gdzie są i nie można ich znaleźć, prawda? Kochane dzieci. Znaczy, nie wiem, jakoś dość wyrozumiale podchodzę do dzieci, głównie na zasadzie, że każdy kiedyś był dzieckiem i no... też raczej zachowywał się jakoś w ten czy inny sposób, tak? Ten, ani inny sposób. No, wiesz co? Nie ma lekko, nie ma zmiłuj. Zdychaj. Nawet nie umieraj, zdychaj. Było warto? Skrzydła takosa. Czy to jest broń pod fejf, czy mi się wydaje? Wejdź o 4 fejf. Ej, to są mi skrzydła. I zdaje holy damage. Nie no, wiadomo, no pod tym względem absolutnie to rozumiem, tak? Że jeżeli gdzieś tam powiedzmy dalej chodzą, no to jednak dają podstawy do tego, że trzeba ich pilnować, tak? Nie mówię absolutnie, żeby zostawiać je samopas, że potem coś się z nimi stało. Gdzieś tam widziałem Everjaila, tu jest Everjail. Zresztą no ogólnie zostawianie młodszych dzieci samych sobie jest takie bardzo ryzykowne. Mogą zabić przeróżne rzeczy tak naprawdę. Dawaj, dawaj. On nie stageruje od tego miecza, prawda? Ej, stageruje. Trochę, ale stageruje. A propos stagerowania. Nice. To już nie było nice. Co robisz? Kolego, co robisz? Okej, okay, to akurat nie jest nic, co chciałem zobaczyć. No też z drugiej strony. Oj. To był kompletnie niepotrzebny atak. I nie przyznaję się, że go zrobiłem. Ale... akurat ataki z wyskoku wciąż działają całkiem dobrze. Dlatego Skarsheel. Skarsheel to dość specyficzne przedmioty, które zasłużyły na pewne ciekawe słowa w community. Otóż działają one w sposób bardzo prosty. Zwiększają nasze statystyki o 5, o 3. Lepsze ich wersje zwiększają o 5. Ale w zamian sprawiają, że dostajemy więcej obrażeń.
Więc generalnie dopóki mamy w miarę niski poziom, to one się opłacają, ale gdzieś tak od powiedzmy połowy gry są absolutnie nie do używania przez to, jak dużo obrażeń się otrzymuje przez to. No i spójrzcie tu, Lohany. Przysięgam. Nie da się używać czegokolwiek, co nie jest S2 z wyskoku. To jest pojechanie tylko zostawieniem jest nieobjazdem, bo znów mnie. Nie wiem, może założyli, że teraz będzie w stanie ją odpływać czy coś. Albo założyli, że nie przejdzie i nic głupiego drogowy za niej nie wstaniesz. Optymistyczne założenia, wiem, ale mówię, jak mogło być. Kurde, mam dylemat teraz. Przez to, że mam tego Gatesworda, Ulza Gatesworda, Colossal Sword X, bo tak zwał, z którego jestem średnio zadowolony, zastanawiam się po prostu, czy nie chciałbym się przesiąść na przykład podwójne Gatesordy. Niby wiem, że o, Wunga Bunga zapowiada i w ogóle, tak? No Boże, najgorsze z odcinków. Dlatego na razie to jest w kategoriach zastanawiania się, bardziej niż cokolwiek innego. Tak, doświadczenie. Dzieci dostaną opierdol, będzie im smutno przez chwilę. A potem mają kompletnie wywalone. Czy ja chcę pytać? Okej, wychodzę stąd, jest tu zbyt czwartkowo. O-o. Te marionetki, które tutaj są, zdecydowanie nadają się tylko do tego, żeby je zabijać na hita. Do niczego innego. Wow! Co to za... taktyczny ostrzał. Aha, tak. Czy ja widzę tojące bagno? Tojące bagno? Widzę też kroczącą katedrę. To jest bardzo prosty sposób radzenia sobie. Behold, jak to mówią. Ona chodzi, bo bardzo ją irytują te kamyki, które mają na nogach. Więc sposobem, żeby przestała chodzić, jest likwidowanie kamyków, które jej przeszkadzają. Oczywiście nie podoba jej się to, że to robimy, więc będzie próbowała nas zdeptać, ale uwierzcie mi, zdeptanie to absolutnie nic, porównanie tego, co mogą nam zrobić. Tak teraz przynajmniej zaraz czy drugi już mi się zdarzyło, że mnie z nich takilowała przez to, że byłem akurat pod nią. Więc radzę na to bardzo uważać. Dobra, chyba zniszczyłem wystarczająco dużo kamyków. Jak to zrobimy, to ta katedra opadnie i będziemy mogli wejść do środka. W środku natomiast znajduje się takie pseudo, powiedzmy, urządzenie do duplikowania naszych remembrance'ów, których jeszcze nie mamy żadnego. Bo pierwszy remembrance, jaki jest, możemy dostać bodaj z bossa w zamku Stonehill. Stonevale, Jezu. Stonehill, Stonevale. Tak zwał, tak zwał. Zamku, który jest strzeżony chwilowo przez Margitę i dlatego tam nas nie ma. O, tak będzie najlepiej.
Tutaj mamy NPC, Site of Grace. Bardzo łatwo. Sprzedaj mi latarnię. Teoretycznie możemy też kupić Firehandera, czyli najlżejszy, że tak tuimy, z Colossal Swordów. A chwilowo mnie na niego jest też. Ogólnie ma sporo fajnych rzeczy, które chciałbym mieć, ale w pierwszej kolejności. Pozwolę sobie wyposażyć tutaj tą latarnię. Ponieważ FromSoft wpadł na świetny i jakże genialny pomysł w swojej postacie, też można dać graczom rozświetlenie, które nie wymaga wymiany broni. Więc od tej pory tak naprawdę możemy sobie biegać z rozświetlającą naszą okolicę latarnią przy boku bez kompletnie żadnej wymiany broni. To jest naprawdę tak duży pozytyw, Jezu Chryste. Jedna z tych rzeczy, gdzie człowiek nie zdaje sobie sprawy, jaki to jest użyteczny, dopóki tego nie dostanie. I jak bardzo mu tego brakowało. Zwłaszcza, że jest w tej grze naprawdę dużo jaskiń, tak? A w większości jaskiń są takie fragmenty, że jest nadzwyczajnie ciemno, no. Co by nie mówić. Hello. Chodźmy na górę. Na górze jest pan z balistą. Już nie jest. Skrzynka. Vape skrzynka. Jeżeli pamiętacie ostatnią vape skrzynkę, to domyślacie się zapewne, że z tą nie będzie przyjemnie. I macie rację. Trafiamy do Leyndell, królewskiej stolicy. Mamy tu windę. Skoro na bonus jest związany bardzo fajnie, przyjazny bug. Dla ludzi, którzy są zainteresowani, jeżeli ktoś nas tutaj zinwejduje i przyjedzie tutaj window, to znaczy w sumie to nie jest sensu stricte bug nawet tak naprawdę, tak? Jeżeli ktoś nas zinwejduje tutaj, to może przyjechać window i nam oblokować dostęp do całej reszty stolicy, czyli lokacji, do której nie powinniśmy mieć teraz absolutnie żadnego wstępu. I uwierzcie, próbowałem to robić na wiele różnych sposobów, które nie wymagają używania bugów i kiepsko to idzie. I z tego co widziałem, jest też jakiś sposób wykorzystujący weapon alty, który pozwala też spaść na dół, nie otrzymując fall damage'u. Przez co też uzyskujemy dostęp, ale to już na 99,9% jest bug. A co by nie było za łatwo? Jest tu też... golem. Wiecie, jaki jest problem z tym golemem w porównaniu do tych golemów, z którymi walczyliśmy wcześniej? Spójrzcie, jak fajnie dużo mu zadajemy. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Reszta gra nie pozwoli nam stąd wyjść, dopóki go nie pobijemy. Dlatego wujek do BAD radzi. Stargetować. Bić go po 4000. Powtórzyć parę razy. Ulala. Daj mi się zastosować, proszę. Tak naprawdę jedyną sensowną metodą pobicia go będą stagedy. Dobra, nie obrywaliśmy tym, bardzo dobrze. Au, moje HP. Dobra, drugi stager.
Wyłeknę sobie dwa estusy. Jakby dobrze poszło, to nie potrzebowałbym już kolejnego stagera, ale skoro dają mi go tak łatwo? Absolutnie nie będę narzekał. Ale balda golema. Tak zwana halabalabalda. Halabalabalda. Oraz Blessed Dew Talisman. Z tego z pamiętam, on odnawia nam hapeki, jak go używamy. Nie jakoś znacząco, ale wiecie, każda pomoc jest dobra. Przekaz to, ile obywaliśmy na tym przecinku, przynajmniej po części jest spowodowane tym, że bardzo brutalnie i zabójczo używamy Skarsila. Gdyby nie on, dostawalibyśmy znacznie mniej obrażeń. A wiecie, co jest jeszcze smutniejsze? Nie dostajemy za niego ani trochę tyle duszy, ile byśmy chcieli dostać. To jest naprawdę smutne. Zastanawiam się, czy jest tu coś jeszcze tak naprawdę, co chciałbym tak na szybko zwiedzić? Na pewno byłyby jakieś jaskinie. Ale tak poza tym to chyba nie. Tam jest wieża, ale wieże są w tej grze dla magów. Hatfu magia. Czy jakoś tak? Zawsze możemy po prostu pójść się zemścić na naszym kochanym przyjacielu. Prawda? Ile potrzebujemy dusz na poziom 8200? Mam 7, czyli 1400. Nie wystarczy mi. Hatfu, przyjemne granie. I know, right? Tak z ciekawości chcę jedną rzecz sprawdzić. Co nieciekawe, bo spodobanie jak się ich używa przez power stancing, czyli używanie dwóch broni w dwóch różnych rękach, ma te ciosy tak jakby bardziej opóźnione, a używając dwóch greatswordów tak naprawdę mamy te ciosy jednocześnie. Więc to mnie zastanawiało w sumie. Dlatego też mówię, tak się zastanawiam, czy rzeczywiście nie wziąć i nie używać jako tako dwóch greatswordów, ale to jest chwilowo w kategoriach rozmyślań. Zwłaszcza, że używając greatswordów na chwilę obecną mogę na nie nakładać dowolne infuse z Ashes of War. A propos. Więc nawet jeżeli mam już przydzielone ileś tam siły, to mogę przynajmniej w teorii pójść sobie do naszego kolegi tutaj. Użyć Ashes of War. I na przykład sprawić, że nasza broń będzie miała więcej skalowania z siły, ale straci skalowanie z dexa, tak? Przez heavy skalowanie. No i możemy też nadać przy okazji dzięki temu w te inne infuse. O właśnie. Może być standardowe. Quality. Sacred daje skalowanie z faith, ale obniża pozostałe. Blady jest bardzo fajny, tak bym powiem. Głównie przez to. W tym wypadku akurat głównie przez to, jak zajebisty jest weapon alt. Wiecie co? Aż mi kolci, żeby to zrobić. Jak złym pomysłem to jest, powiedzcie mi. I dlaczego bardzo? I dlaczego tym bardziej powinienem to zrobić? A, bo mogę tylko na jednych. Fuck! No trudno. Myślałem, że będę mógł na dwóch nałożyć tego samego asza. A niestety się nie da. Szlak. Nie mam pewnie. Właśnie, nie mam Lost Ashes of War. Zobaczę, czy może tam ktoś je sprzedaje.
Mądunga bunga. Ej, nie jestem mądry. Jeszcze. Winta nie pakowałem. Jeszcze. Okej, okay, ona też tego nie ma niestety. Ale ten. Ten NPC tutaj miał chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No, znaczy, że się to sam zaraz się je poprawia. Jest? Czyli duplikować mogę tylko tego? O, kowala. No nic. To wrócimy do kowala! Inną sprawę jest, że kompletnie nie mam tych Smithing Stone'ów na ulepszanie aż tylu broni, ale kto by się przemyślał z tezgami. Patrzcie na to. Oho! Tylko, że teraz kolej dusz nie mam. No nic, na razie wystarczą ich posyki. Wierzę, że na razie wystarczą ich posyki. To jeszcze mogę nosić z medium loadem. Nic lepszego chyba w międzyczasie nie znalazłem. To co, jestem pewien, że tym razem na pewno umiem walczyć z Margitem. Prawda? 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 Tak nawiasem mówiąc, jakby ktoś się zastanawia, jak działa weapon art, jest naprawdę fajny. Trochę długo się ładuje, ale jego efekt jest całkiem silny. Jeżeli będę miał okazję, to zademonstruję na samym Margicie. Margit! I've come to bargain! Zobaczymy, jak szybko będzie Blitz wchodził w sumie. Za wolno. Jeszcze nie wszedł. Więc za wolno. Czy jakoś tak? Au. To było głupie. Jak przypomnę, to było głupie. Au. Przysięgam, mam najgorsze timingi, jeżeli chodzi o unikanie ataków Margita. Przestań mnie unikać! Ależ piękny bit wszedł. I tak najlepszym memem, jeżeli chodzi o Bleedy, Soul Twin Blade'y, tak wam powiem. Au, obrywałem. Jumping atak power stensowanych Twin Blade'ów trafia 6 razy chyba naraz, przez co Bleed wchodzi idiotycznie szybko. Okej, odrobinę glitzę. Z drugiej strony, jak patrzę na tego pięknego Bleeda, to ani trochę nie glitzę. Ani trochę nie glitzę! Da, słuchaj, Margit. Gotcha, bitch! Łatwiutko. Widzicie, wystarczyło pozwiedzać trochę lokacji. Zmienić broń na Bleed.
I wszystko na to idzie łatwiej. Za pierwszym razem, Bislot, I know, right? Ale że jestem dobry z tego. Nie no, tak naprawdę, jeżeli się tu przyjdzie w takim momencie jak ja teraz, no to ma to nieco więcej sensu. Mam do was ważne pytanie, czy chcecie zobaczyć surową strategię na 90 tysięcy dusz, czy nie? To ważne. Tak. Do it. Reszta widowni? Peace. Doskonale. Zapraszam więc do Kaelid. Tak, zgadza się. Do Kaelid. Dobra, tylko teraz muszę wydostać się na górę. Wydaje mi się, że najłatwiej będzie gdzieś stamtąd też. Bo tutaj nie wyjdę na górę. Chyba. Znaczy, tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że po prostu zostanę już przy tym, co teraz mam. W sensie, że podwójny Greatswordy z Bleedem. Chyba, że naprawdę coś w międzyczasie naprawdę na tyle mnie zauroczy, że stwierdzę, że to jednak będzie lepsze. Dobra, muszę się wydostać na górę, co ewidentnie dzisiaj mi kompletnie nie wychodzi. Fine. Ej, słuchajcie, jak tutaj ma ognisko. Czyli koniec końców wyszedłem kompletnie w innym miejscu, prawda? Yep. Dobra, naszym celem jest teraz pojechać na północ. Olaś tego NPC-a. W sumie tak czysto teoretycznie, jeżeli chodzi o broń z Bleedem, to mam teoretycznie tego Bloodhound Sword'a. Jakby mi bardzo na nim zależało. Coś mnie zagrywało. I nie mogę przez tą mapę odpalić. Nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię. Ja chcę mapę. Okej, mam mapę. Jedziemy na północ i muszę się przedostać na drugą część tej grani tutaj. Najlepiej omijając wszystkie te stworzenia krytuarzu. Bo ile normalne psy są skurwysynami matki natury, to te psy są absolutnie kurwa nieznośne. Na szczęście jest to idealne miejsce, żeby nadawało się na przeskoczenie je torrentem. I w ten sposób znajdujemy się w Grail's Dragon Barrow, czyli miejscu, które jest tak mniej więcej na poziomie jakichś 90-setny, coś takiego. Logika nakazuje, że będzie ono dostępne, jak tylko gracz stwierdzi, że warto sobie wskoczyć na drugą stronę w skałki koniem. Czyż nie? Też tak sądziłem. Anyway. Naszym celem są okolice tego fortu, który się znajduje tam na północy. Przy okazji możemy sobie zgadnąć mapę, co nam szkodzi. Mapa Dragon Barrow. Bardzo często korzystam z tego, co tutaj jest dostępne na początku gry, jak magiem gram. Bo grając magiem zazwyczaj chce się mieć przynajmniej te 20 parę inta, żeby nosić jakąś specyficzną broń w maga inta. Plus jakieś tam minimum inne statów, żeby móc normalnie grać w grę, tak? Czyli nie wiem, jakieś te... jakieś... wigory, niewigory, tego typu rzeczy, tak? W każdym razie, mamy sobie tutaj grupkę smoków. Na szczęście mają nas kompletnie wyjebane. Już nie mają nas wyjebane ewidentnie, bo ktoś wydał japę.
ale nie przejmuj się takimi debetgami. To nie jest coś, czym powinniśmy się przejmować. Przecież to nie jest tak, że te smoki mogą nam coś zrobić też. Mamy tutaj Site of Grace. Bardzo fajny, bezpieczny. Osiądziemy sobie przy nim. I podjedziemy sobie tutaj. Piękny smoczek, czyż nie? Nie uważacie, że to bardzo piękny smok? Jak widać, nawet skrzydła mu się ruszają. A wiecie, co to znaczy? On żyje. A wiecie, co to znaczy? Do zobaczenia za 50 lat! A bo nie aż taki 50 lat! Bo blid jest OP. I zadaje procentowe obrażenia. Smok ma jakieś 80 tysięcy HP. Więc normalne bicie go po te 90, które mu zdajemy, zajęłoby wieki. A tak to raz na jakiś czas chodzi, te 13 tysięcy. I schodzi. I schodzi. Zanim zapytacie, normalną, zamierzoną strategią bicia się z tym smokiem jest zabicie wszystkich tych małych smoków, które ją otaczają. Nie podoba mi się to, że słyszę smoki. Mam nadzieję, że to nie przejdą. Zazwyczaj nie przychodzą. Może to będzie ten jeden wspaniały, jedyny raz, kiedy klątwa Simera okaże się jak najbardziej prawdziwa i zostanę brutalnie zgwałcony. Ale mówię, generalnie jak się tutaj siedzi, to do tej pory mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby jakikolwiek ze smoków tu przyszedł. Widać, że one sobie gdzieś tam w tle chodzą, ale tak, żeby rzeczywiście do nas przyjść, to raczej na mnie grozi. W każdym razie, według zamierzonej metody, jak tylko zabijemy któregoś z tych smoków, które ją otaczają, to ta smoczyca tutaj traci HP jako tako. I gdy zabijemy je wszystkie, to ona też umrze. Taka jest zamierzona metoda. Aż że Bleed jest OP. Z czym niestety trzeba handlować. Jeszcze tylko jeden proki powinno być po sprawie. Tylko najpierw muszę to proknąć. Proknąć? Ach, chujanie po sprawie. Chyba będą się dwa razy dopraknąć. A może weapon nawet to szybciej nabija, co? Teraz zobaczymy. Podejrzewam, że nie, bo atakuje jedną bronią, a nie dwoma, które nakładają bleeding. A samych tych HP-ków tak raczej nie zdejmę. Or will I? Nope. Smoczyca padła. I tak jak mówiłem, że zamierzoną metodą jest to, że zabijamy małe smoki, żeby zabić smoczyca, metoda w drugą stronę również działa. Jeżeli zabijemy smoczycę, to małe smoki też padają. I przesadziłem z 90 tysiącami, ale 78 tysięcy to wciąż nie jest mało. Działa? Działa. Czy jest Stinky? Jeszcze jak. Mam z tego poziomy? I to ile.
że tak szczerze, ja bardzo często, grając w Elden Ringa, stosuję zasadę, że dopóki Estus mnie leczy do pełna, to nie daje vigor. Jak zaczyna mnie... Inaczej, jak Estus zaczyna mnie leczyć od zera do pełna, to wtedy mogę dać jakiś punkt vigor, a tak to nie daje, a że na chwilę obecną Estus mnie leczy praktycznie do pełna, nie ma co dać vigor. Też nie ukrywam, że mam wrażenie, że Elden Ring jest balansowany wokół tego, że gracze będą korzystać właśnie z rzeczy typu bleed albo w inne tego typu szajsy. Patrząc na to, ile HP mają przeciwnicy w tej grze. Bo przez to, jeżeli nie korzysta się z bleeda, no to nagle się patrzy, o, boss ma po kilkadziesiąt tysięcy HP i takie, jak ja mam mu to zadać? Więc no, korzysta się z bleeda, fajnie jest. No ale dobra, na razie Kaylee sobie zostawimy. I tym oto optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszego streama z Elden Ringa. Progres dzisiaj został bardzo ładnie zrobiony, tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko co chciałem zobaczyć w Limgrave i w Weeping Peninsula mam ogarnięte. Na przyszłym streamie sobie na spokojnie, bez większych problemów, wydaje mi się, ogarniemy w zamek tutejszy. I jak dobrze pójdzie, pobijem pierwszego dużego bossa fabularnego. Hej, na pewno bardziej optymistyczny niż w SMT5, gra mnie jebie w dupę. A propos, wydaje mi się, że w środę normalnie będę dalej robił SMT5, tylko najwyżej jak tak ja w kurwi nie raz jeszcze, to wtedy na poważnie się zacznę zastanawiać, czy jednak na coś jej może nie zmienić. Ale póki co w środę jest SMT5, jeżeli coś się będzie miało w tej kwestii zmienić, to najwcześniej w środę. Także na dziś to było na tyle, dzięki za liczne przybycie. Trzymaj się po! Cześć!